Nie nazywamy Gebę Detetaru prorokiem dlatego, że głosił słowo pani Wes. Nie wtedy dostąpił jej łaski. Nazywamy Gebę Detetaru prorokiem dlatego, że kiedy po katastrofie wahadłowca przyszła po niego jego matka, jego zmarła matka, pomimo doznanych obrażeń, pomimo oszołomienia, miał dość jasności umysłu, by zrozumieć, kogo tak naprawdę ma przed sobą. Zaskoczona jego przenikliwością pani Wes pozwoliła mu pozostać na tym świecie. Zabroniła mu jednak relacjonować rozmowę, którą wtedy odbyli. To dlatego słowa proroka są tak zawiłe. Nie mógł powiedzieć nam wprost, co usłyszał. Mógł tylko dać nam szansę, żebyśmy doszli do prawdy. Droga do oświecenia jest kręta, ale nie kroczymy nią sami i nie robimy tego po omacku. Pani Wes wysyła nam znaki, a prorocy zadbali, żebyśmy potrafili je dostrzec i, jeśli spłynie na nas łaska ikon, zrozumieć. Skazania Archeonta Łagodnego Dimatlesa, kroczącego śladami pani Wes, wygłoszonego podczas pielgrzymki po wszystkich systemach przestrzeni dziewięciu w pięciu. Cześć, jestem Krzysiek Serant, ze mną przy kamerach i mikrofonach siedzi mysz. Ahoj. Ania Janiszewska. Cześć. Rafał Patatyn, który jest wygłuszony. Cześć. I Kamil Borek. To ja. A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dziś kontynuujemy naszą kampanię Astrofunk, rozgrywaną na zmodyfikowanych zasadach Coriolis The Third Horizon, wydanego przez Free League Publishing. A teraz przypomnijcie, kim gracie. Ja gram Irzianą Hekabę, który jest ambasadorem i dyplomatą, prawą ręką upartej tonacji Radnej Kontaktów. Jestem Morfiuszem, czyli przedstawicielem plastycznej rasy, bardzo skupionej na sztuce i kulturze, która rzeźbi we własnej skórze. Nie wiem, czy jestem w stanie opisać swój charakter, ponieważ zmienia się w zależności od sytuacji i z kim się rozmawia i komu trzeba co mówić, żeby się z nim ugadać. A moim jasnym i świetlistym znajomym i podsekretarzem jest Kadm, grany przez myszę. Tak jest. Kadm jest ksarianinem, to znaczy istotą z gatunku złożonego ze światła, który może przybierać postać fizyczną, namacalną, dowolną. W wypadku Kadma jest to humanoidalna sylwetka z dwiema parami rąk. Może też właśnie wyglądać jak taka gwiezdna mgławica, która sobie lata w tej wewte. Jest sekretarzem praworęką Irysiana, a także pokładowym słoneczkiem, co czasami stoi w sprzeczności z naszą bardziej, że tak powiem, zachmurzoną i grumpy panią komandor Evernight, szefową ochronę graną przez Rafała. Komandor Evernight, która jest kobietą rasy ludzkiej, gatunku ludzkiego. Jest prawie emerytowaną agentką wywiadu. Jej zadaniem jest utrzymać wszystkich na pokładzie i poza pokładem, ale będących częścią załogi w pełnym zdrowiu, co może być ciężkie w nadchodzącym czasie. I jest ona nosicielką obecnie już dwóch symbiontów. Jednego, którego dostała w ramach służby wojskowej, a drugiego, którego parę sesji temu otrzymała na opuszczonym statku. I ona często współpracuje blisko z postacią Kamila. Nie potrafię tych ładnych przejść. Kiedy z Klementyny nie uda się utrzymać kogoś w zdrowiu, to zajmuje się nim niezłomny wariant, który jest medykiem bojowym, cyberweterynarzem i kaznodzieją, a przy tym jest architorem, czyli myślącym robotem. Ta historia dotyczy buntu więźniów robotników przymusowych na planecie Kawocz. Oryginalnie odebraliście prośbę o pomoc od gubernatora, który chciał, żebyście pomogli mu opanować tenże bunt gubernatora Kawoczt Alabasteriego Alabasa. Oczywiście, że pamiętam. Po tej stronie rozmawialiście również krótko z komendantem garnizonu, w którym gubernator się schronił, Sablem Czoskiem,
Sabel to gatunek. Alabastar jest, jak sama nazwa wskazuje, morfiuszem, tak jak Irysjan. Kiedy wylądowaliście na Kawoczt, porozmawialiście z przedstawicielami robotników i to była taka piątka negocjatorów. Byli tam jednoryłki brygadzista Molchar Mer z rdzawej grani, Tczakwa, czyli no, pterodaktyloludź, który jest tam jakby najbardziej najbardziej czuć w nim rewolucyjnego ducha. I zresztą on ma powiązania z ruchem rewolucji Tcza, który wchodzi w skład paktu, który reprezentujecie. Przedstawicieli dawnych klanów gildii, które rządziły Kawoczt jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu. Tam było ich dwoje, był kolejny Tczakwa, Fletczek Wor z Nadzielonej Rzeki, który bardzo chciał się wikłać w te, nazwijmy to, teoretyczne aspekty całej sytuacji akademickie. I zdaje się skłonna do kompromisów meranińska matrona Boke Bano Bilam. Czwartym przedstawicielem był prosąd wytrzymały Diolemos, Krurotar, czyli czwororyłki krokodyl kosmiczny, który reprezentuje tych więźniów, którzy zasadniczo chcieli po prostu odzyskać wolność, wrócić na swoje rodzinne planety, opuścić Kawoczt. Jakby jemu najmniej zależy na tym, co będzie dalej z Kawoczt, to on po prostu chciałby swoich ludzi stąd wyprowadzić. A wspomniałem o pięciu osobach, co prawda on nie reprezentuje żadnej grupy, ale był tam też Kos, który jest jednocześnie Sablem i Mentatem. Mentaci, zupełnie oryginalny pomysł, do not steal, to osoby, które od dzieciństwa są szkolone tak, że ich mózgi zmieniają się w biologiczne komputery, ponieważ w Astrofanku sztuczne inteligencje wymagają komputerów rozmiaru tych superkomputerów z lat 50. i trudno to zmieścić w humanoidalnej postaci, która mogłaby chodzić, więc mentaci są takim rozwiązaniem pośrednim. I Kos jakby nikogo nie reprezentuje, on był ekspertem, brygadzistą, ma doskonałą pamięć jak wszyscy mentaci i zasadniczo może świadczyć o zaniedbaniach czy wręcz zbrodniach, których dopuścił się zarząd z Kawoczt i siły ochrony, czyli prywatna firma wojskowa Parhelion. Więc w poprzedniej przygodzie omówiliście z nimi kwestię amnestii dla wszystkich uwięzionych na Kawoczt. Osobno czy nie osobno, to był jedna z osi konfliktu pomiędzy samymi górnikami. Kwestie osadzonych na Kawoczt imperialnych żołnierzy i ewentualnego akcesu Kawoczt do paktu jako pewnego rozwiązania niektórych problemów, o których rozmawialiście. Nie zapadły żadne wiążące decyzje. Oczywiście i negocjacje prowadzone w starym domu gildii w centrum Kaworry, stolicy Kawoczt, zostały gwałtownie zakłócone, gdy, tak jak tuż przed nagraniem przypomniał Rafał, rozległy się strzały na przedmieściach i zaraz potem odezwały się wasze komunikatory i porucznik Deru Arbataro z mostka Telamonu, czyli waszego okrętu zaparkowanego pod miastem, powiedziała, że na czujnikach widać trzy statki, które zbliżają się z kosmoportu na Rowniku, a kosmoport Czaro jako jedyne miasto Kawoczt pozostaje wciąż w rękach dawnego zarządu, znaczy sił koalicji czy też Parhelionu. To jest skrót wszystkiego. A, kwestia mechaniczna. Zaczynam tę sesję z trzema punktami ciemności, bo na koniec poprzedniej wydałem trzy po jednym za każdy lecący tu statek. Trzy punkty ciemności. Będę o nie dbał, będę się troszczył, przytulał i nazywał je George. Dark George. Dlaczego George? Deep cut. A, różnica pokoleniowa między nami znowu wychodzi. No trudno. To z kreskówki, Aniu, to z kreskówki. Nie widziałam kreskówki nigdy. Okay. Kreskówki to są takie... To są takie obrazki, które wyglądają. Tak, w formie dłuższej niż TikTok. Tak, i to się maluje. Malowanie to jest... Ja nawet nie mam TikToka. Co to za szkalowanie? Dobrze, wracając do meritum i tego, że lecą do nas. Oni tam poczekają. Arpa powiedziała, że znajdą się nad stolicą za 15 minut. Więc przenieśmy się teraz wszyscy do domu gildii przy centralnym placu Kawory, gdzie oczywiście
przedstawiciele górników podrywają się od stołu, sięgają po swoje komunikatory. Zresztą Molczar już prowadzi jakąś rozmowę właśnie z jego komunikatora. Słychać, jak ktoś raportuje, że żołnierze Parhelionu przylecieli na skuterach i barkach, małe grupki, ale w wielu miejscach. Przylatują od północy. Przypominamy, Kavorra znajduje się na południowej półkuli, kosmoport Charo jest na równiku, więc jakby siły Parhelionu i statki, i ci żołnierze lecą od północy. Garnizon, co istotne, garnizon, w którym zabarykadował się gubernator z niewielkimi siłami, znajduje się na południe od Kavorry, czyli po drugiej stronie niż atakujące w tym momencie siły. A z kolei Echo Telamon wylądował na północ. Czyli Echo Telamon będzie na drodze tych statków, które do nas lecą i jest w miarę blisko. Okej, czy myśliwiec Agatoklesa jest też w stanie walczyć w atmosferze planety? Jak najbardziej. Normalnie, bez problemu? Okej. Czy wiemy, jakie statki lecą? Czy to są transportowce, czy jakieś bombowce, czy bojowe, czy coś? Dotąd wam tego nie powiedziano, więc możemy teraz odegrać tę scenkę. Okej. Więc ja dotykam komunikatora, żeby zacząć nadawać. Agatokles, zrywaj się do lotu. Masz wystartować minutę temu. Pani porucznik, czy potrafimy zidentyfikować, jakiego typu jednostki się do nas zbliżają? Nie, pani komandor. Wiem, dopóki nie wystartujemy, mogę powiedzieć tylko tyle, że wszystkie są klasy trzeciej. Czyli rozmiarowo zbliżone do Echa Telamonu. To był narrator. Trzy statki rozmiaru Echa Telamonu? Tak. No, Echa Telamon jest jakby najmniejszym okrętem, który można nazwać okrętem, żeby nie zabrzmiało to śmiesznie. Tak bym to określił. Jeśli Irys to słyszy, stojąc niedaleko Klementyny, to się jakby odwraca z takim... Po chwili na kanale taktycznym, na którym teraz się znajdujecie, rozbrzmiewa głos Margosa, spokojnego Agatoklesa, który zgłasza się: Eskorta 1 startuje. Rozkazy, pani komandor. Zacznij od wsparcia tych, którzy już rozpoczęli walkę. Postaraj się odstraszyć lądujące siły Parhelionu. Jak bardzo celnie mam ich odstraszać? Pierwsze 5 strzałów ledwo niecelnie. Przyjąłem, panie komandor. Dobra. Musimy chociaż przywódców oporu eskortować na statek, na pokład Telamonu. Więc... Komu to mówisz? Komu to deklarujesz? Mówię to wszystkim zebranym w siedzibie. Więc wydaję rozkazy, że będziecie wszyscy najbezpieczniejsi na pokładzie Telamonu. Mamy bardzo mało czasu, ruszać się. Molczar od razu mówi: wykluczone. Moje miejsce jest tutaj. To jest twoja decyzja. Przyznam szczerze, jeżeli tobie coś się stanie, będzie nam łatwiej negocjować. Ci, co chcą przeżyć w tym momencie, zapraszam na Telamon. Reszta może zostać. Irysian posyła przepraszające spojrzenie Molczarowi. Wyciągam rękę, łapię to spojrzenie i chowam do kieszeni i idziemy dalej. Fletczek, czyli drugi trzakwa, stoi, nie bardzo wiedząc, co robić. W końcu staje obok Molczara, zadział tym wyrazem dzioba. Natomiast Meraninka Bokebanobilam dołącza do was bez słowa. Bardzo dobrze. Ten Kirys, co stał na ulicach, jest zupełnie nieaktywny, nie da się go hotwire. Ktoś musiałby tam wejść i to ocenić. Nie masz pojęcia, w jakim jest stanie. No ale się palił, nie? To przypominam to, że to mówiłem, że on... To nie jest tak, że maszyna się zapaliła, został oblany kosmicznym mołotowem. Kokpit się spalił generalnie, tak? Nie, bardziej zewnętrzny pancerz, że to zostało wykorzystane, żeby jak najbardziej zatrzeć godło Parhelionu, który ten Kirys ma na klasie.
Dobra, ale chyba... ciekawe, czy jest czas, żeby... Dobra, no, mam... decyzję. Jakby właśnie dwie minuty poszły na rozkazy i, dobra, i to... eskorta. Znaczy, słuchajcie, jeszcze raz. Bo po pierwsze, jakby mówi Rafał i ja wiem, że Klementyna jest wojskową, ale też nie chciałbym, żeby to była sesja, którą gram tylko z Rafałem. Przypominam, że jest was czworo, macie ze sobą też Adrien i Birbo, czyli kosmiczną piechotę dwuosobową. Zawsze możecie się rozdzielić, zawsze możecie realizować różne plany. W tym momencie, jeszcze zanim zapadną kolejne decyzje, to z komunikatorów rozlega się głos porucznik i Arbataro mówi: panie komandor, czy mam startować? Zawsze mogę wysłać po was Lapis w promie. Tak, Lapis niech wystartuje, ty też grzej silniki i szykuj się do ewentualnego odlotu. Powtórzę, czyli mam na was czekać? Tak, czekaj na nas. Na pewno na członków Rady Buntu. My jeszcze musimy przedyskutować. Ja tylko chciałbym... Bo atakują nas teraz te statki należące do Parhelionu, tak? Statki należące do Parhelionu dopiero lecą. Są jeszcze... Jeszcze no brakuje tak, im powiedzmy 12 minut, zanim dolecą. Na razie to są drobne walki z forpocztą, która przyleciała tutaj. Górnicy raportowali o małych grupkach, które przyleciały jakby osobowymi śmigaczami naziemnymi. Ja chciałbym zasugerować niezłomny wariant. Sugeruję, może powinniśmy najpierw poinformować Parhelion, że atak na jakiekolwiek siły znajdujące się obecnie na Kavoch będzie traktowany jako atak na ambasadora koalicji. Na pakt. Nie, myślałem, żeby po prostu telamonem przelecieć jakby między miasto a nadlatujące statki. No, to się trochę będziemy narażać, ale czy mamy jakiś system nagłośnienia, który mógłby im... Albo mieliśmy jakiś... chyba z nimi nawiązać kontakt, nie? O. Z telamonu. Jest opcja, żeby nawiązać z nimi kontakt. Znaczy, można nadawać na ogólnym kanale, takim niekodowanym i tak dalej. Wszyscy to odbiorą wtedy. Jeszcze chciałbym dodać, Klementynę co prawda rozkazała już Arbie, żeby Telamon czekał na wasze przybycie, ale ja jeszcze powiem jako mistrz gry, jakie tutaj są opcje. To znaczy, Telamon może wystartować w tym momencie, żeby mieć czas zareagować, czy zrobić rozpoznanie odnośnie tych nadlatujących statków, żeby mieć czas zrobić coś, zanim one nadlecą. Okay. Jeśli Arba będzie czekać na was z tym startem, w najlepszym wypadku wystartujecie w momencie, gdy one dotrą nad miasto, bardzo ograniczając jakby dalsze pole manewru. Rozumiem. Ale dlatego, jeżeli wyśle po nas transport, to może teraz wystartować, wysłać wahadłowiec? Może teraz wystartować, a Lapis Rekkale przyleci po was promem, co oczywiście wiąże się z osobnym ryzykiem, że będziecie w małym promie pozbawionym broni, a nie w okręcie wojennym. Ale po to gramy, żeby podejmować trudne wybory i zobaczyć, co się stanie. Ja tylko pragnę przypomnieć, że wszystko pięknie, ale nasz prom ma ograniczoną liczbę miejsc, a Klementyna właśnie zaproponowała x ilości osób dołączenie do nas, więc proszę się tak nie śpieszyć. Ale tylko meranińska matrona skorzystała z oferty. Jeszcze są dwie osoby w sali, które nic nie zadeklarowały, są. Jeszcze kos i... Słuszna uwaga, oczywiście. Przepraszam, za dużo NPC-ów. Mam ograniczony RAM. Ale proszę bardzo, dlatego o tym wspominam. W związku z czym tak, poza Bokę Banobilam dołącza do was jeszcze Proson Wytrzymały Diolemos. Natomiast myślę, że kos, czyli Sabel Mentat, towarzyszy Tczakwa i swoją ekspertyzą będzie wspierał obrońców. Oj, my potrzebujemy kosa. Dobra, ja i Birbo myślę, że powinniśmy zostać z tymi trzema przywódcami. Ile jest miejsc na wahadłowcu? 4. O.
nominalnie są jeszcze dospawane te uchwyty na zewnątrz. Z których korzysta Kadm, jak wszyscy wiemy. Słuchajcie, Krzysiek, czy jest możliwość, żeby się najpierw odezwać do sił Parhelionu, a potem podjąć decyzję, czy lecimy? Znaczy, poza tym, że będzie to kosztowało czas, to jest to możliwe. Bo może to jest dobra opcja. Jakby co, ja mogę zostać bronić kosa. Wydaje mi się, że w takim razie najlepiej by było, gdyby Kadm, Irysjan, Meraninka, Bano i Proson wrócili na Echo, Telamon, i zaczęli wysyłać otwarty komunikat do sił Parhelionu, że no pasaran, a pozostali mogą zostać i walczyć na powierzchni i ewentualnie spróbujemy po was w drugiej rundzie wysłać prom. Znaczy ta próba pouczenia z siłami Parhelionu, to możecie to zrobić nawet z domu gildii, po prostu Zosima z mostka Telamonu jakby odbierze wasz sygnał i przekaże go dalej. Okej, okay, to możemy to zrobić? Sugeruję po prostu jakby opcję najszybszą, kosztują co najmniej czasu. No dobra, no to... Dobra, czyli Telamon startuje, wysyła po nas prom. Jak czekamy na prom, to wysyłamy komunikat do Parhelionu. Tak. Gdy przyleci prom, to Kadm i Irysjan razem z dwoma pasażerami leci na Telamon, a my, ja z niezłomnym wariantem i z tą z Adrien i Birbo zostajemy ochraniać pozostałych trzech członków. Dobra, potrzebuję scenę, w której ktoś wydaje ten rozkaz Arbie. Bo mieliśmy scenę, w której otrzymała odwrotny rozkaz, więc teraz tam to się nie wydarzyło zapewne. Okej. Arba, podrywaj Telamon i stań na drodze między nadlatującymi statkami i miastem. W międzyczasie wyślij po nas wahadłowiec. Ambasador i Kadm będą mieli dwóch pasażerów, których należy ochraniać. My pozostaniemy tutaj póki co z resztą. Kadm się w tym momencie włącza na kanale i mówi: musimy przesłać komunikat do sił Parhelionu. Proszę, przekaż dalej nasz sygnał. Ambasador będzie przemawiał. Sorry, Ania. Jezus, ale mnie wkopałaś w to. No dobra. Kadm ci szybko na tableciku wypisuje komunikat i jakby pokazuje na zasadzie, masz twoje przemówienie. Nie no, tyle to ogarnę. Z komunikatora dobiega, tak jest, pani komandor, po czym cichsze, kiedy Meraninka już odwróciła się od mikrofonu. Zosima, słyszałaś Kadma? Po chwili słyszycie zapewnienie krótarki, a... Moment. Za 5 sekund będzie pan mógł nadawać, ambasadorze. W trakcie tych 5 sekund unieśmy oko kamery ponad miasto. Widzimy, jak z hangaru Echo Telamonu startuje Agatokles swoim szponem i natychmiast kieruje się nad przedmieścia, na których toczą się pierwsze walki. I jakby nie czekając, otwiera ogień. Szyje w ziemię seriami z karabinu. Wy tego oczywiście nie widzicie, ale za moment jego ogień dosięgnie pierwszych celów, po tym jak nie uda mu się ich odstraszyć. Chwilę później za myśliwcem z improwizowanego lodowiska unosi się Echo Telamon. Te dwa kadłuby opadają do właściwej pozycji i pomału zaczyna się kierować za szponem. A z jego drugiego hangaru startuje prom, za sterami którego siedzi uratowana przez was morficka pilotka. Dobrze, to było te 5 sekund na dramatyczne ujęcie z lotu ptaka. Słyszysz głos Zosimy, ambasadorze? Gotowe. No dobra, no to kiedy następuje sygnał połączenia,
to Irysian zaczyna przemawiać. Starała się mówić to spokojnym głosem. Tu ambasador Irysian Hekabe, reprezentujący pakt. Prosimy o zaprzestanie ataku. Jeśli nie posłuchacie naszej prośby, będzie to oznaczało atak na pakt. Nie wiem, czy coś jeszcze dodać do tego? Nie. Stanowczo i najwyraźniej bardzo grzecznie. Tak, no jakby prosi. Słuchać w tym cichą nie groźbę, no, ale... Zimną krew pokazuje. No tak. Przez chwilę z komunikatora dobiegają tylko ciche szumy i trzaski. Musisz zresztą nadstawiać uszu, bo w domu gwardii? W domu gildii panuje zamieszanie, kiedy ci górnicy, którzy postanowili tutaj zostać, łączą się ze swoimi podkomendnymi i próbują zorganizować obronę. Klementynę w tym czasie jakby możesz się zorientować w ich przygotowaniach. Widzisz, że ktoś myślał o tym, co tu się powinno wydarzyć. Znaczy, mają dobrą łączność między sobą, mają dobry ogląd na sytuację, rozmieścili grupki, uzbrojone grupki właśnie w różnych punktach miasta właśnie na takie sytuacje. Ale też szybko orientujesz się, że sprzęt, którym dysponują, to są tylko lekka broń, może trochę lekkich pancerzy, śmigacze, cywilne śmigacze w większości, więc to, co po prostu po wywalczeniu sobie wolności zdołali zebrać, czy też odebrać strażnikom. No niestety arsenał Parhelionu znajdował się w garnizonie, który pozostaje w rękach gubernatora. Tymczasem z komunikatora dobiega odpowiedź. Słyszysz zniekształcony przez zakłócenia głos. Hekabe, tu pułkowniczka Sera Stilsong z domu zaciśniętej Rełki. Pakt nie ma tutaj żadnej jurysdykcji. Jako sprzymierzeńcy z koalicji wzywamy was do udzielenia nam pomocy w pacyfikacji tego buntu. Każde działanie, które do tego nie dąży, zostanie odebrane jako pomaganie buntownikom. O nie! Wykorzystali Uno Reverse Card! Well, fuck. What do? Czy mogę im odpowiedzieć, że jesteśmy tutaj jakby na negocjacje i mediacje i że próbujemy rozwiązać tą sytuację, yo-yo. Prowadzimy pertraktacje. Ogarniamy komplikacje. Wow. We're not throwing away our shot. Jezu, no. Znaczy, czy możemy... Znaczy, czy my zostaliśmy tutaj... Nie. Kto nas właściwie tutaj wysłał? Nikt! Wysłali nas na oszczep, ale dostaliśmy z niedalekiego księżyca to znaczy, po prostu... Radny bezpieczeństwa zlecił wam misję wielopunktową. Jakby oszczep był tym, gdzie konkretnie wiedzieli, okej, zgubiliśmy okręt, sprawdźcie co z nim, ale wiedzieli też, a poza tym nie mamy łączności z Kawoczt, sprawdźcie co z nim. Nią, tą planetą. Natomiast potem już, że tak powiem, się wmieszaliście. Mhm. Okej, to czy możemy... Okej, to powiemy tak, że jesteśmy tutaj, żeby doprowadzić do porządku, zbombardowanie ludności tutaj, żeby zabić ten bunt, może się wiązać z większymi stratami niż chcą obie strony. No nie wiem, chyba tyle. Wszelkie zniszczenia zostaną monetarnie wyciągnięte konsekwencje wobec Parhelionu, bo niszczą. Czyli właśnie, ewentualnie własność. Możemy jeszcze pójść w tę stronę. To być może jest po prostu blef, ale możemy po prostu pójść w tę stronę, że zostaliśmy tutaj wysłani z ramienia koalicji i zaburzenie tej misji będzie złamaniem kontraktu z Parhelionem. Znaczy to jest pomysł, jakby... Jedno i drugie wiąże się z rzutem. Tak to ujmę. A możemy oba w tej wiadomości przekazać? Nie.
Jak się nazywa ta która mówi ze strony Parhelionu? Sera Steelsong z domu zaciśniętej Ryłki. Zastanawiam się, czy bardziej... Ten schemat nazewnictwa oczywiście mówi nam, że jest człowiekiem z Hanzy Wadajskiej, tak. Bo to oni sobie dodają, z którym domem są skoligaceni. Z której ręki są, a już parę rąk mieliśmy. Znaczy był dom wyciągniętej Ryłki. Czy tam otwartej. Albo otwartej, jedno tak. Z dwóch. Na Szafirowym Grocie, tak. Najpotężniejszym domem Hanzy Wadajskiej jest bodajże Dom Gwiezdnych Bram, który kontroluje te właśnie bramy. Dobra, to szybka decyzja. Czy idziemy w stronę, rozwalicie tutaj tą kolonię, nikt nie będzie chciał pracować po tym, jak stłamsicie ten bunt, czy idziemy w stronę, jakby psujecie nasze plany na zadanie, które mieliśmy wykonać, jeśli będziecie nam przeszkadzać, to przeciwstawiacie się koalicji? Trzeba w pieniążki uderzyć. Tak, uderzył w to, że po prostu to będzie złamanie kontraktu i po prostu ich kontrakt zostanie unieważniony i nie dostaną żadnych pieniędzy za tę misję. Jakby trzeba powiedzieć, że jesteśmy tu z ramienia koalicji, wszelkie działania przeciwko nam będą złamaniem kontraktu i tak, zostaną przeciwko nim wyciągnięte konsekwencje. Finansowe. Okej, czyli to jest podejście synergiczne. Jednocześnie tak. Kłamiemy i mówimy o finansach. Tylko tak. Właśnie nie wiem, czy kłamstwo jest tutaj rozwiązaniem, bo oni mogą więcej wiedzieć po prostu i wyczuć nasz blef. A samo, znaczy, ale z kolei samo powiedzenie pod tytułem ej, jak zrobicie tu bubu... Znaczy, oni mają wywalone na tych ludzi. Jakby tak, nawet jeżeli wybiją wszystkich, to sobie sprowadzą nowych, więc to ich nie interesuje. Zniszczenie ich tutaj nie interesują. Tak. Interesują ich pieniądze i to, kto ma władzę, więc połączenie tych dwóch rzeczy moim zdaniem jest najlepszym. Znaczy tak, jeśli dostali rozkaz, żeby zakończyć ten strajk, to go zakończą, a jakby konsekwencje tego ich nie obchodzą, oni się nie będą z nimi użerali. Tak, to okay. Nie są polityczni, oni są... Tak, oni dostaną kasę za to, że wykonali zadanie, więc to moim zdaniem to ich nie przekona, a po prostu musimy przekonać ich, że po prostu to będzie bezpośrednie zaprzeczenie ich zadania i po prostu nie dostaną kasy za tą misję. Mm-hmm. Czy tą wiadomość może wysłać komandor Evernight, skoro jest jakby wojskową i to może ich trochę postraszyć? Mm-hmm. Znaczy... Komandor Evernight zajęła się czymś innym trochę. Ale jesteśmy nadal w domu Gildii. No dobra, tak, no po prostu jakby potrącę wam jeszcze minutkę, jeśli będziecie ją teraz ściągać z powrotem do tego. Ty i tak chyba jesteś lepsza w manipulacji niż Commander Evernight. Znaczy, gdyby Clementine im faktycznie groziła, grożenie jest rzutem na command. No tak. Kłamanie jest rzutem na manipulację. Tak, ja mam 8 też na jest rzutem na manipulację. Command, który mam na 1. Aha. Ja mam 8 na manipulację, tylko pragnę przypomnieć. O, no to jazda, dawaj, ja mam 7. No to kadm się odezwij. Sorry, Krzysiek. Nie, po prostu chodzi mi o to, że jakby rzuca ten, kto mówi. No na razie mówił Irysjan, więc jeśli faktycznie kadm musi przejąć mikrofon, jeśli ma rzucać. No chcę pokazać, że jest nas dużo tutaj. W takim razie kadm się włącza i mówi... Jesteście tylko najemnikami, my działamy z ramienia koalicji. Wszelkie działania przeciwko nam i naszej tutaj misji będą złamaniem waszego kontraktu i będą wyciągnięte przeciwko wam konsekwencje finansowe. Oraz prawne. Dobrze. Więc to jest blef, tak? Tak? Znaczy, no to jakby to jest manipulacja zasadniczo niezależnie od tego, czy przekonujesz prawdziwie, czy fałszywie. Poza tym jakieś konsekwencje możemy wyciągnąć, niekoniecznie koalicję. Zaczyna się od jesteśmy tu z ramienia koalicji, a dalej to już szczegóły. Pakt jest częścią koalicji. No tak, ale to nie koalicja was tu przysłała. Zakładam, a nie, bo to nieważne, tak. Komunikujemy się przez radio. Never mind, już chciałam coś powiedzieć. Co, twoja piękna prezencja? Cicho tam! Może jak powie, że nazywa się Kadm, to ogarnął, o Boże, to jest Ksarianin. No dobrze, to czy mam rzucać? Rzućże. Na empatię i manipulacja? Tak. No dobrze, to jako się rzekło, to jest 8 kostek.
3, 6, 8. Dobra, rzucam po pół. Najpierw jedna mi spadła, nieważne. Najpierw 4, potem drugie 4. 0 sukcesów. Fan. 2 sukcesy. Możesz przerzucić, żeby krytyka dostać. Znaczy poczekaj, to jest rzut przeciwstawny tak w ogóle, więc teraz ja rzucę i zobaczymy, co się stanie. A, i potem można przerzucić i ewentualnie, potem, tak? Tak, i potem gracz może zadecydować o przerzucie. Dobra. Ja mam 1 sukces, więc został ci 1 sukces w tym rzucie. No tak, tylko jeżeli będę przerzucać, to daję Krzyśkowi punkt ciemności, tak? Mhm. To pytanie do grupy, czy to się opłaca? Ja myślę, że tak. Mhm. No i ja trzeba wziąć wynik, który się przerzuciło? Przerzucasz tylko kostki, na których nie masz sukcesów. Czyli okay, w tym momencie 6 kostek bym przerzucała. Ja bym przerzucała, bo to jest ważne. Ja też. Ale tak mamy... ile potrzebujemy sukcesów? Jakby... Jak najwięcej. Znaczy, część po prostu... Już wygraliśmy stopniowo. To, tylko... Ale okay, więcej sukcesów oznacza lepszy sukces. Okay. A 3 to jest nie, krytyk. No to przerzuć. Coś zrąbałem. Powinienem był dać myszy karę do tego rzutu. Przy przeciwstawnym jeszcze karę? Tak. Za co? No dobra. Ja mogę rzucić jeszcze raz, no możemy to rozegrać jeszcze raz. Ale za co? Agatokles właśnie strzela do jej ludzi. Ale to jest odrębne strzelanie, come on. Nie, znaczy to tak. To jest on broni miasta, zabijając jej ludzi. Nie no, to są strzały ostrzegawcze. Nie, tylko nie, 5 było. Nie, bardzo konkretnie była mowa, że pierwsze mają być ostrzegawcze. Mhm. A myślałem, że wciąż jesteśmy na etapie tych pierwszych. Nie, to maszynowo to leci. Pierwsze 5 to był pierwszy ułamek sekundy. Ja mogę rzucić jeszcze raz. Po prostu zastanawiam się, jak z tego wybrnąć, znaczy, bo no, oni... czuję się nieuczciwie, mówiąc o tym po fakcie. A oni też atakują, no jakby, nie wiem, no to... No. Dobra, jeszcze raz, myszu, przypomnij mi argumenty, które wysuwałaś. Znaczy, że jesteście z koalicji i że co, niszczenie mienia... Powiedziałam, jesteście najemnikami, jesteśmy tu z ramienia koalicji, wszelkie działanie, które jakby zakłóca naszą misję zostanie poczytane za złamanie waszego kontraktu i zostaną przeciwko wam wyciągnięte konsekwencje finansowe i prawne. Dobra, okej, okay, wiem jak z tego wybrnąć. Chcesz przerzucić pozostałe kostki? 6 pozostałych chcę. Dobra, to ja biorę sobie punkt ciemności. 6 kostek. Dobra. Najpierw rzucę 3, potem 3. For the tension. 1 sukces. 2 sukces. 3 sukcesy. We've got it. To jest krytyk, tak? Tak. Chyba, że Krzysiek powie, że nie. Dobra, wiem, co się dzieje. Bum, bum. Wiem, co się dzieje. Dwie rzeczy dzieją się niemal jednocześnie. Przede wszystkim pułkowniczka Stillsong odpowiada: to jest aktywny bunt. Moi ludzie walczą, giną. A z tego, co mi doniesiono, niektórzy zostali zamordowani i zlinczowani. Mam wszelkie prawo zakończyć go wszystkimi dostępnymi metodami i to właśnie zrobię. Druga rzecz, która dzieje się niemal w tej samej chwili, to Arbataro, która łączy się z wami i mówi: dwa z trzech statków zmieniają kurs. Zdaje się, że zawracają do kosmoportu. Na kanale ogólnym przez moment słychać rozzłoszczoną i zdezorientowaną pułkowniczkę,
która próbuje się zorientować w tym, co się właśnie wydarzyło po jej stronie, po czym przypomina sobie o waszych negocjacjach i zapada cisza, kiedy wyłącza w końcu swój komunikator. Kadm komentuje to na ogólnym kanale do pani pułkownik. Zdaje się, że nie wszyscy pani podkomendni zgadzają się z pani rozkazami, może więc rozważy pani ponownie swoje działania. W tym momencie, za późno, o wiele za późno, na kanale ogólnym rozlega się głos gubernatora Alabasteriego Alabaso, który mówi: ja tu reprezentuję koalicję i ja mówię, że macie walczyć. Natychmiast macie wyswobodzić stolicę. Tymczasem... Trzeba się go wyciszyć. Nie na kanale Miód. Ogólnym. No, okej. Okay. Trzeba go było zabrać na telamon. Dobra, a przede wszystkim mówię wam, że zostało 7 minut. A z mostka Telamonu ponownie łączy się z wami Arba, która mówi: Zosima ma ich już na skanerach. To transportowce. To, powtarzam, to nie są okręty wojenne, to transportowce, ale wygląda na to, że wypełnione po brzegi żołnierzami. Dobra, pora sięgnąć po to, co będzie najbardziej awesome. Czy mamy pod ręką kto tutaj najlepiej się zna na mechanice? Na jakiś... Bo z tego... Ja mam tylko Data Gina, ale to nie jest mechanika, nie? Znaczy, jeśli chodzi o załogę Telamonu, no to najlepiej zna się inżynierka Deru Dirataro, która jest na pokładzie która Telamonu. Która jest na pokładzie. Kamil, ty jak tam z technologią? Mam trójkę, znaczy mam w sumie 8 na rzut na technologię. Okej, okay, a na pilota coś masz? Dosłownie 1 na pilota, 2 na agility, więc 3 kostki na... Okej, okay, to proponuję, żeby niezłomny wariant ruszył ze mną błyskawicznie w kierunku Kirysa i pomógł mi go uruchomić. O kurde. Do it. Jazda. Do it. Niezłomny wariancie, zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być robotem w robocie? Ratować niczym robotem. Wielki robot. Do it. Biegniecie przez pogrążoną w chaosie Kaworę. Szczęśliwie nie ma się daleko, ponieważ Kirys stoi na głównym placu, przy którym jest dom gildii. Musicie się tylko przepchnąć przez grupki, a to górników, którzy faktycznie biegną umacniać jakieś barykady. Część biegnie z bronią na przedmieścia. Jest też wielu cywilów, to znaczy ich rodziny, dzieci, które szukają schronienia. Ja staram się szybko wspiąć w kierunku kabiny pilota. Wykorzystuję do tego i Malfa, i... O Jezu, zapomniałem, jak się nazywa drugi symbiont. Chris, nie? Jak? Ktoś tu ma ukochane Chris. Dziecko, które woli bardziej. Mam nowe dziecko, którego jeszcze imienia nie pamiętam. Więc z jednej strony Reese pomaga mi robić się taki hak na końcu mojej ręki z Reese'a i wspinam się nim. A z drugiej strony Malf wzmacnia tą rękę, żebym po prostu mógł szybciej się wspinać na górę. Jak się potknę, to Malf zmienia się w skrzydło, którym odpycham się od powietrza, żeby jakoś, nie wiem, obejść za elementy pancerza, więc tak to robię. Kocham Clementynę. Docierasz do kokpitu umieszczonego w klatce piersiowej Kirysa. Przypominam, jest to maszyna wojenna dwunożna, dwuręczna, wyposażona w przymocowany do pleców karabin. I jest... Ja mówiłem konkretnie, do którego piętra sięga, trzeciego lub czwartego, w tej chwili nie pamiętam. Jakoś ten, tak. Ten żołd wielkości kamienicy w każdym razie. To zaraz dam wam porzucać na tę technologię. Na razie, kiedy Clementyna i Wariant zabierają się za Kirysa, na placu loaduje prom, którym przyleciała Lapis.
Kto już opuścił dom gildii poza naszymi technikami od maszyn? No, Iris, Kadm i te dwie osoby, co Bano widzieliśmy, że znamy. I Proton. Nie. Prawdopodobnie Proson. Proson. Awesome possum. That's him. Dla przyjaciół awesome. Wyobraź sobie. Dla wrogów. Dobra, więc drzwi promu otwierają się tak, żebyście mogli wbiec na pokład. I myślę, że będzie przynajmniej parę osób, być może, które zbierają się dookoła promu i proszą, zabierzcie nas, proszę. Kadm jakby... Kadm z przebiegającymi przez niego mnóstwem kolorów próbuje jakby ludzi kierować z powrotem do budynków, mówiąc, że musimy odtransportować radę, część rady w bezpiecznym miejscu. Pozostali zostają tu, żeby was bronić. Zaufajcie w ich możliwości, chcemy wam pomóc. Schowajcie się w bezpieczne miejsce, jakby... No, łamie mu się serce, ale musi tym ludziom odmówić. Kolorowo upstrzona tczakwa odchyla skrzydło i wyciąga w twoją stronę piskle, które tam chowała. Mówi, weź chociaż moje dziecko, proszę. Oh God, I wanna take the baby. Irysian bierze dziecko. We take the baby. I would like to take the baby. Hide the baby in my, I don't know, blouse or anything. No Irysian bierze i jakby mówi, że postaramy się rozwiązać tą sytuację. I wsiada do promu, no nie ma czasu. Lapis startuje. Znaczy, upewnia się, czy wszyscy na pokładzie, kiedy słyszy potwierdzenie, startuje. Po czym odwraca się przez ramię i mówi... Ambasadorze, nie jestem pewna, czy... Dawno nie widzieliśmy Lapis wokół kamery, właśnie sobie przypomniałem. Mm-hmm. Czy nadal ma rozstrzeloną taką twarz? Jak sobie nie w takim stopniu, ale od czasu balu na szafirowym grocie co jakiś czas wracała do tego i zasadniczo przyzwyczaiła się i was do tego, żeby faktycznie pół twarzy czy pół swojego ciała rzeźbić, że tak powiem, abstrakcyjnie, widowiskowo, tak, a drugą połowę utrzymywać gładką. Także zachowuje ten efekt z balu. Ambasadorze, co prawda miałam lecieć na Telamon, no ale on leci w strefę walki. Być może bezpieczniej byłoby, gdybyśmy na razie zostali nad miastem, albo mogę polecieć w przeciwną stronę. Czy jest możliwość polecenia do gubernatora? Pytasz o to Lapis, czy mistrza mnie? Gry. Jak daleko on jest? Blisko. Żeby wjechać... dla jednostki latającej jest to bardzo blisko. Garnizon jest wyposażony w działa przeciwlotnicze. Mm-hmm. Tak, a nas jest czwórka, Aniu plus Piskle, więc... Dobra, nie zwracaj uwagi na Piskle. Ono jest, nie wiem, może kartą przetargową, która się przyda. Posłuchajcie, gdybyśmy mu wjechali na chatę, po prostu dzwonimy do niego, mówimy, lecimy do ciebie, wjeżdżamy mu na chatę, bardzo zdecydowani, po prostu mówimy, żeby zaprzestał wszelkiego ataku. You and what army? No właśnie, ale Ania, on nas może ale... kidnapować. Przypominam, okay. Garnizon to jest miejsce, gdzie gubernator zabarykadował się ze swoimi najbliższymi ludźmi, gdzie ochraniany dobra. Przez komendanta garnizonu i siły garnizonu. Okay, i mają czyli... cały arsenał miasta na swoim pod ręką. Ale liczę, że jest tchórzem. I się przestraszy
transportowego wahadłowca. Jest tchórzem, się... który atakuje wszystko, co mu zagraża. Okej, okay, niech będzie. No, ale widzieliście kiedyś pisklaki Czakwa? Bo one są dość straszne. One są super słodkie. Ta! Czy możemy wideo połączenie, gdzie po prostu pisklak będzie... Poddaj się, bo wyrzucimy to pisklę za okno. Będziesz, jak mapetem tym pisklakiem mówiła, abyś udawała, że to pisklak. Nie, dobra, no to lecimy w bezpieczne miejsce, no Jezu, no. Ale czyli nie lecicie na Telamon? No nie, no bo jak jest w strefie ataku. Znaczy, no chodziło o to, żeby właśnie jako Telamon, żeby Telamon był barierą między nadlatującymi siłami i... A czy one już nie strzelają tam? No na razie Agatokles... Na razie walki trwają na ziemi, żołnierze są na ziemi, jakby... Okej, okay, science fiction powinien wyrażać się precyzyjniej. Forpoczta Parhelionu przyleciała tutaj małymi śmigaczami, ale mówimy o jednostkach, które poruszają się tak antygrawitacyjnie, ale przy ziemi. Jakby jako takie raczej nie stanowią zagrożenia. No śmigacze z Gwiezdnych Wojen, no. No tak, tylko potem wchodzimy w to, że są ścigacze i śmigacze atmosferyczne i tu już się zaczyna robić skomplikowanie. Natomiast tak, trzeci transportowiec, osobisty transportowiec Sery Steelsong wciąż kieruje się w stronę miasta i na jego spotkanie leci Telamon i trudno powiedzieć, co się wtedy wydarzy. Teraz możecie poprosić Arbę, żeby trochę zwolniła, po prostu żebyście mogli dogonić Telamon i wtedy po prostu do spotkania dojdzie bliżej miasta, ale wy będziecie już na pokładzie okrętu. Moim zdaniem powinniśmy lecieć po prostu na Telamon, dlatego że przeciwko niemu w tym momencie nominalnie leci tylko jeden transportowiec, nie okręt bojowy, transportowiec. I sytuacja między siłami Parhelionu jest chwilowo rozchwiana, więc należy to wykorzystać, a moim zdaniem mimo wszystko bezpieczniejsi będziemy na Telamonie i powinniśmy jakby być w takim punkcie dowodzenia, a nie na promie. Okej, okay, no to lecimy na Telamon. Okej, okay, pytanie brzmi. Lecicie na Telamon, jakby gonicie Telamon tak, jak on teraz leci, czy prosicie, żeby trochę zwolnił, żebyście mogli go łatwiej dogonić? Moim zdaniem gonimy go jak leci, bo im dalej od miasta uda nam się zatrzymać siły Parhelionu, tym lepiej. Zgadzam się. Dobra. Ja przepraszam, że ja tak komenderuję, ale też sobie przypomniałam, że Kadm technicznie rzecz biorąc jest kapitanem Telamonu. Mhm, tak. Nie, mi to odpowiada jak najbardziej. Irysian po prostu trzyma to dziecko i leci tym transportowcem. Ma takie, Boże, nienawidzę politycznych jakby sytuacji. Ja tutaj jestem specem od jakiejś kultury, który po prostu gada na bankietach z ludźmi i ich manipuluje, a muszę kurde siedzieć, znaczy lecę teraz w środku jakiegoś powstania. A mogłem polecieć w Bieszczady Gamma i widzieć to wszystko. Tak. Irysian ściska w ramionach piskle Czakwa i nie wiadomo, czy ściska je bardziej, żeby pocieszyć je czy siebie. Piskle wsparcia emocjonalnego. Tak, wyskakują mi tak oczki po prostu. Emotional support Czakwa. Dobrze, to sobie wyjaśniliśmy. Lapis przyjmuje rozkaz i leci za Telamonem. Ale zanim przejdziemy do ekspertów od Kirysów, jeszcze pytanie do Klementyny. Gdzie w tej chwili są i co mają robić Adrien i Birbo? The AB team. No, zasadniczo decyzje, jakie widzę, to albo towarzyszą wam jako wasza eskorta, albo wysłałaś ich, żeby pomogli górnikom jak mogą. Chyba, że masz inny pomysł. One miały ochraniać tych trzech pozostałych, w szczególności tego mentatę. Mentata. Dobra, oni... No tylko, że oni idą na barykady. No tak, tak. Okej. Okay. Nie wiem, co to zmienia, ale tak. Powiedziałem im, że mają w szczególności mentata ochraniać. Pozostałych, no jeśli będzie czas. No dobra. Nie będzie tragedii, jeśli im się coś stanie, jak się poślizgną albo wypadną z ciężarówki. Dobra. Wink, wink. Macie ich zabić. Wow! Kiedy dobiegliście do stóp Kirysa, Klementynę zaczyna się wspinać. Wariant, co ty robisz? Bardzo dobre pytanie. Znaczy,
Czy ja mogę jakąś windę spuścić na dół z tego? Jak się wchodzi do kirusów? Normalnie one stoją w swoich hangarach przy jakimś rusztowaniu i tak dalej. Tutaj w tym momencie, gdyby Kires działał, mógłby ukucnąć, jakby wyciągnąć rękę, tak żeby ułatwić tę wspinaczkę, ale też na pewno Klementyna, jak dotrze do kokpitu, to jest tam jakaś drabinka, sznurowa czy coś takiego, którą może zrzucić. Mechanicznie, znaczy pod względem tego, jak te maszyny działają, no przy samych stopach nic nie zdziałasz. Być może trzeba mu wejść do bebechów w korpusie, tam będzie silnik. Być może z kabiny trzeba coś zrobić. Na pewno jeśli Klementynę będzie w stanie sama dokonać diagnozy systemów, to potem wskaże ci dalszy kierunek. Taki właśnie miałem plan, żeby już Klementynę zaczęła po prostu sprawdzać, co jest nie tak, żebyśmy dobra, nie czyli na razie czekasz, aż ona się wespnie, tak? Tak. Dobra, Klementynę. Wspinasz się przy pomocy symbiontów, tak jak to opisałaś. Coś w tej wspinaczce, albo właśnie w tym wykorzystaniu ich obu naraz, albo cholera wie, może jest inny powód, tajemniczy powód. Coś w tym wszystkim sprawia, że zaczynasz myśleć o pierwszej chwili, kiedy zobaczyłaś Malfa. Przypomina ci się dendroński naukowiec, który ci go zaprezentował. Co czułaś, kiedy pierwszy raz się z nim połączyłaś? Trochę instynkty macierzyńskie, trochę jakby odnalezienie przyjaciela. No jednak wybrałam karierę i nigdy dzieci nie miałam i jakby nie wiedziałam nawet do końca, że mam w sobie takie emocje. Ja jakby tak bardziej opiekuńczo się czułam wobec niego. Odganiasz te wspomnienia, żeby kontynuować wspinaczkę. Wiesz, że żołnierze, którzy na polu bitwy zaczynają się oddawać takim rozmyślaniom, to żołnierze, którzy nie żyją długo. Wskakujesz do kokpitu, rozwijasz drabinkę sznurową, widzisz jak się napina, kiedy wariant zaczyna się po niej wspinać. I tak jak ci mówił, rozpoczynasz diagnostykę, ale nie możesz się opełzić od tych wspomnień. Przychodzi ci na myśl pierwsza misja, wasza pierwsza wspólna misja, pierwsza misja po połączeniu z Malfem. Co to było? Musiałam właśnie wspinać się, może to jest też kwestia tego, musiałam wspinać się po budynku i skrzydło Malfa pomogło mi nie zostać zwianym, ponieważ była to bardzo wietrzna planeta. Musiałam wykraść dokumenty od jednego z generałów T'Chakwa. Odpełzasz to wspomnienie i kontynuujesz diagnostykę. Myślę, że każe ci na to rzucić i być może od sukcesów potem... Sukcesy jakoś wpłyną na następny rzut Kamila. Jeszcze nie wiem jak. Ty masz technologię w ogóle? Nie. Dobra, a masz... Mam pilota na a jeden. Masz data Gina? Nie. Okej. Mam tylko pilota. Mogę usiąść za sterami i zobaczyć, czy się odpali. Spoko, to zaimprowizujemy. Może jakaś kontrolka się zapali, że change oil. Nie, spokojnie, zaimprowizujemy. Jakby system jest na tyle elastyczny, żeby dało się to zrobić. Rzuć mi na pilota, ale na witsy. Okej. To mam 4 kostki. Please. I want to be cool. 1 sukces. Okej. W ogóle jakby... Kokpit. Nie tyle zrujnowany. Jest trochę osmalony. Ktoś tu chyba imprezował. Są tutaj puste puszki. Część kontrolek klei się od rozlanego alkoholu, być może? Miejmy nadzieję, że alkoholu. Kiedy przeprowadzasz diagnostykę,
Część systemów jest w ogóle niesprawna. Orientujesz się, że zasilanie jest w stanie krytycznym i jesteś w stanie przekazać wariantowi, z których ogniw da się jeszcze coś wycisnąć. Mhm. Wariant. Prawdopodobnie docierasz do kabiny w momencie, gdy Klementyna skończyła diagnostykę i widzisz, że maszyna jest w złym stanie nie tylko dlatego, znaczy dewastacja, którą urządzili górnicy, jest tak naprawdę problemem kosmetycznym. Ona tak naprawdę nie była na chodzie, kiedy tutaj trafiła. Miała przede wszystkim wywierać efekt psychologiczny. Wiesz, że jeśli pogrzebiesz w bebechach, być może uda ci się uzyskać trochę mocy. Od tego, ile jej uzyskasz, zależy, co będzie mogła zaoferować. Już pierwszy rzut oka mówi ci, że jakby to nie będzie sprawna maszyna bojowa. Pytanie, do czego może się nadać? Jasne. Więc musisz wcisnąć swoją ogromną metalową posturę tunelami serwisowymi i zejść w pobliże reaktora, który napełdza tę machinę. I myślę, że rozwiążemy to prostym rzutem na technologię i wicy. To jest 8 kostek, ale mam też zaawansowane narzędzia, które dają mi plus 1 do technologii. No to super. Sytuacja jest trudna, więc odejmę ci 3 kostki od tego rzutu. W sensie bardzo trudna. I like that. Już ci mówię, co ci dają 3 rzuty. 3 sukcesy. Po pierwsze, jesteś w stanie uzyskać tyle energii, żeby maszyna mogła się ruszać od pasa w górę. Jest w stanie sięgnąć po przyczepiony na plecach karabin. Będzie w stanie przeprowadzić atak co najmniej jeden. Będzie w stanie przeprowadzić atak, ok? A potem odpadnie jej ręka. Natomiast krytyczność tego sukcesu polega na tym, że widzisz, że o ile Klementynę zastosuje się do twoich poleceń, nie dociśnie gazu za bardzo, będzie w stanie poruszyć Kirysa, będzie w stanie wykonać nim kilka kroków, do czego zmierzam, będzie w stanie zasymulować, że maszyna jest sprawna. Mhm. Okay. Chociaż tak naprawdę nie jest. Jasne. Ale nie jest wyłącznie stacjonarna, tak jak byłeś przekonany, że się okaże. W związku z czym zespół uruchomiliście bojowego Kirysa, który stoi na głównym placu Kawory, na samym środku miasta. Walki nie dotarły jeszcze do środka miasta. Przenieśmy się zatem. Wyobrażam sobie, że Klementynę będzie prowadzić tego Kirysa, a wariantem w środku w bebechach dosłownie trzyma razem przewody, żeby się nie pękły. Nie jest. Myślałam raczej, że jak ten rusza jego nogami. Tak, po prostu musi zębatkami kręcić ręcznie. Nie jest to bardzo dalekie od prawdy. Dobra, rzut z lotu ptaka. Margos coraz pikuje swoim szponem, żeby ostrzelać jakieś pozycje żołnierzy Parhelionu. Nie ma w tym... Jego pierwszy atak był bardzo skuteczny. W zasadzie mówiłem, nie widzicie tego, tak? Ale przecież macie kanał taktyczny, w związku z czym tam spływają co i rusz meldunki od Arby i od Margosa. Jego pierwszy atak był skuteczny i faktycznie rozbił natarcie, przynajmniej na jednej osi natarcia. Potem jednak żołnierzom Parhelionu udało się przedostać w pobliże zabudowań, gdzie jakby Margos nie może ich ostrzeliwać. Raz, że ostrzeliwuje miasto, ale też ta walka jest na tyle bliskim dystansie, że już nie ma takiej swobody. Musi uważać też na górników. Więc teraz lata i teraz zasadniczo skupia się na odstraszaniu. Czy też nie pozwala
próbuje nie pozwolić żołnierzom Parhelionu przeprowadzić jakichś bardziej widowiskowych natarć, tak? Uniemożliwia im, nie wiem, parcie kolumną, główną ulicą miasta. Tego typu rzeczy są poza ich możliwościami, dopóki on nad nimi lata. I jednocześnie jakby nic mu nie jest w stanie zagrozić. Znaczy, ci żołnierze nie mają sprzętu, którym mogliby go zdjąć. Teraz, na niebie, wysoko, Echo Telamon kieruje się w stronę nadlatającego transportowca i mają już kontakt, że tak powiem, kontakt wizualny mają już od dawna. Za moment zaczną dziać się rzeczy. Lapis leci promem i jest już blisko Telamonu. W związku z czym kwestia tego, co ma zrobić. Albo zacznijmy od tego, że na kanale taktycznym odzywa się porucznik Arbataro i mówi: lecimy na kursie kolizyjnym z transportowcem. Oni nie zwalniają. Rozkazy? Mogę spróbować. Mogę po prostu zatrzymać się na ich drodze, ale poruszamy się w trzech wymiarach. No, nie będzie im trudno mnie wyminąć. A game of cosmic chicken. Po czym Zosima dodaje: mam już pełny skan. To dlatego tyle czekali z tą akcją. Dospawali na burtach tyle broni, ile im się dało. Karabiny maszynowe, trochę cięższych dział, ale to wszystko jest broń. Chyba zdjęli je ze śmigaczy transportowych. Tak naprawdę nie mają broni, która może zagrozić statkowi, ale jeśli zaparkują nad miastem, to będzie niewesoło. Rafał, jesteś wyciszony. Musicie stanąć. Komandor Klementyne, jest pani wyciszona. Nie możecie pozwolić, żeby dolecieli nad miasto. Musicie stanąć na ich drodze, na obrzeżach. Arba odpowiada: stoję na ich drodze, pani komandor. Pytanie brzmi, czy mam otworzyć ogień. Ostrzegawczy? Czyli oni statkowi nie zagrożą. Oso, otwórzcie dla nas hangar. W sumie Telamon może ich spróbować zdjąć. Dobrze to rozumiem? Nie, ten transportowiec nie jest zagrożeniem, dla Telamon. Transportowiec ma broń jakby przeznaczoną do walki z personelem, z no, lekkimi śmigaczami. Powietrze-ziemia, no. Znaczy, w tym momencie tak, zmierzam do tego, że to nie jest broń oryginalnie do tego przeznaczona. Oni jakby dwa dni spędzili w kosmoporcie, zbierając co się dało, żeby przyspawać do cywilnego transportowca, który służy głównie do przewożenia rudy z kopalń do rafinerii tutaj na powierzchni Kavoczt, żeby zamienić kosmiczny pociąg z węglem w kosmiczny pociąg z węglem, który może strzelać do ludzi. Okej. Okay. Jakiego typu Kirys zawiadujemy? I jaka jest to, co to za broń, którą on ma na plecach? No on ma snajperski czy... Nie, i jaki zasięg? To jest karabin maszynowy. Nie starczy, żeby ostrzelać transportowiec tam, gdzie on jest. Znaczy, gdyby doszło do tego, że transportowiec zawiózłby nad miastem, to wtedy Kirys mógłby się z nim strzelać. I jednocześnie, jeśli mówimy o skali, to co Kirys ma w rękach jest cięższe od tego, co transportowiec ma przyspawane u siebie. Więc o ile karabin Kirysa Kirysy nie są zaprojektowane do tego, żeby strzelać do statków kosmicznych, ale jak mu dasz chwilę, być może mógłby zdjąć cywilny transportowiec. Dobrze, a odpowiedz mi na takie pytanie. Czy Kirys jest przystosowany do tego, żeby na ciężkich linach zostać podwieszonym pod Telamonem? Absolutnie nie, ale może nie rozpadnie się, dopóki nie pociągniesz za spust. Strasznie kombinujesz, Rafał, biorąc pod uwagę, że Kirys jest w centrum miasta, a my już stoimy na drodze ich siłą. A, wy już tam jesteście, dobra. Ja. Znaczy, dodajmy, że mówimy jakby...
3 minuty lotu od miasta. No, po drodze zeszło dużo czasu na wszystko, co się działo. Ale tak, jakby w tym momencie cofanie się po Kirys. No rozumiem, byłoby... Czyli w tym momencie jesteśmy useless. Poza kartą taką, że możecie... Znaczy inaczej. Wskrzeszony przez was Kirys może powolnym, statecznym krokiem iść. Mhm. Jeśli chcesz, możesz go skierować w stronę przedmieść, żeby dołączył do walk z tą forpocztą. Okej, okay, nie, bo z twojego opisu rozumiałem, że mogę zrobić, wiesz, krok w lewo, krok w prawo i to będzie wszystko. Znaczy, chodzi mi o to, że są parametry, których nie możesz przekroczyć. Pamiętasz, jak w filmie Speed, niebezpieczna prędkość, tak. Autobus nie mógł zejść poniżej 60 mil na godzinę, bo by eksplodował. No to ty nie bardzo możesz wejść powyżej 20 km na godzinę, bo ci noga odpadnie. Ale jakby to wystarczy, żeby dołączyć do walk. Okej, okay, to tak, to bym chciał zrobić. Chodzi mi o to, że gdyby na przykład doszło do walki ten Kirys kontra inny Kirys, to nie możesz, wiesz, nagle unikiem schować się za budynkiem. No rozumiem. Ale mogę wyglądać jako potężny czołg i iść w kierunku... Czy jak dojdę do przedmieści, to jeżeli ten statek transportowy się stanie na równo z Telamonem, to będzie w zasięgu mojego strzału? Być może. Okej, okay. To powolnym, bardzo ostrożnym krokiem, omijając wszystko możliwe, staram się, nie przekraczając parametrów wyznaczonych przez warianta, dołączyć na linię frontu. Osoby na promie. Prosicie Lapis, żeby wylądowała na pokładzie Telamonu? Tak, jakby Kadm już po drodze przez radio prosił, żeby Echo Telamon nam otworzył hangar, żeby Arwa nam otworzyła hangar. Dobra, więc Telamon wciąż leci w stronę transportowca. Słyszycie szum wiatru, kiedy wasz prom nadlatuje tak, żeby w locie połączyć się z Telamonem. Jest to dość ryzykowny manewr, biorąc pod uwagę sytuację, ale Lapis przeprowadza go bez problemu. Lądujecie w hangarze, kiedy wrota hangaru się zamykają, odcinają ten szum wiatru. Wtedy możecie usłyszeć się nawzajem, wtedy też Telamon wita was. Witamy na pokładzie, ambasadorze. I biegniecie na mostek. Ciągnąc za sobą naszych pasażerów, I guess. I trzymając dziecko pod pachą. Yep. Podejrzewam, że wywołamy pewne poruszenie na mostku. Kiedy wbiegacie na mostek, Arba obejmuje was wzrokiem. Oczy ma za goglami, więc nie widzicie jej spojrzenia, ale po tym jak nagle się zatrzymuje, widzicie, że dostrzegła też pisklę. Po czym ignoruje je, jak również reprezentantów górników, i mówi: zmienili kurs na tyle, żeby nas wyminąć, ale wciąż kierują się nad miasto. Mogę dalej próbować ich blokować, albo mogę otworzyć ogień. Po czym Zoslima ze swojej konsoli mówi: pomiar nie jest bardzo dokładny, ale szacuje zgromadzone na pokładzie siły na 500 żołnierzy. Przygotujcie działa do strzału, mówi Kadm, po czym chciałby na ogólnym kanale zwrócić się ponownie do okrętu Parhelionu, mówiąc: pułkownik Stilsong, w tym momencie to pani wysyła swoich ludzi na śmierć. Prosimy zaprzestać wszelkich działań w mieście i wycofanie waszych sił oraz zatrzymanie postępu okrętu, inaczej otworzymy ogień. Rzuć mi na komand. Czy Telamon może ich zhakować? Dawaj Zosima. Szczerze mówiąc, nie wiem. Telamon plus Zosima? Znaczy, to zależy też od sprzętu. Hakowanie w walce statek to jest atak. O mój Boże. Musiałbym przeczytać tamten rozdział. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy każdy statek może to robić, czy potrzebuje jakiegoś konkretnego modułu.
być może każdy statek może to robić. No w każdym razie hakowanie pozwala wyłączać pojedyncze systemy na jakiś czas mechanicznie to. Więc znaczy najpierw niech Kadm rzuci. Command jest na empatię? Nie, empatię, przepraszam. Tak, no to command i wits poproszę, no i ponieważ to jest groźba, to będzie przeciwstawne. Dobrze, na command mam 6. Dobra, rzucamy 3 i 3. Jeden sukces. 2 sukcesy. Dobra, rzut przeciwstawny. Ja mam 4 sukcesy, bo jest to absurdalnie dobry rzut. Chyba nigdy nie miałem tak dobrego rzutu w tej grze. Jesus Christ. Czy mam robić przerzut, guys? Ile kości byś przerzucała? No, miałam na 6 kościach 2 sukcesy, czyli 4 bym przerzucała. Czyli na 4 kościach musiałabyś wyrzucić przynajmniej... 3. To Jana. Statystyka nie jest po twojej stronie. Nie jest po mojej stronie. To co, przerzut? Nie, chyba. Nie no, słuchajcie, ostrzegliśmy ich decyzja, fuck it. Piu-piu. Yeah. Piu-piu those MFs. Z komunikatora dobiega odpowiedź pułkowniczki Steelsong. Otwieraj co chcesz. Transportowiec ponownie zmienia kurs. Transportowiec ponownie zmienia kurs, tak żeby kierować się prosto na Telamon. Luki na jego burtach otwierają się i zaczynają z niego wylatywać kapsuły ratunkowe, drobne śmigacze. Otwiera się również główna ładownia na podbrzuszu statku. Kadm wydaje rozkaz, żeby strzelać tak, żeby... Nie trafić przeciwników? Nie. Bring the ship down. Mhm. Czyli w jakiś... Wymagałoby ostrzelania silników, które znajdują się głównie na rufie, ale ci się dziób w dziób. A jakieś takie, nie wiem, stateczniki... No silniki manewrowe, które na pewno są gdzieś umieszczone po burtach. Wiesz, mówimy o statkach, które są zaprojektowane do latania w próżni. Jakby w atmosferze to jest cegła. Jest opcja, żeby ostrzelać mu silniki manewrowe, tak. Tak, to myślę, że to jest to. Albo tą ładownię, z której wylewają się żołnierze? Znaczy no nie żołnierze, tylko... pojazdy, jak rozumiem, w sensie... Znaczy, inaczej, z głównej ładowni jeszcze nic się nie wyłoniło. No bo mówiłem, oni nadal otwierają lecą. Się różne luki na burtach, z których jakby kapsuły ratunkowe są odpalane i jakieś małe jednostki atmosferyczne startują. Basically robią desant małymi jednostkami, które w tym momencie w trakcie lotu są w stanie dostać się na ziemię. Czyli otwierają główny hangar, z którego coś może się wyłonić. Zakładam, że będzie to Kirys, więc please shoot it. Dobrze, póki coś się nie zacznie wyłaniać, celujemy w silniki manewrowe. Dobra. Czy by się tam zmieścił Kirys? Z łatwością. Kto za to odpowiada? No na mostku jest Deru. Jeśli Telamon sam strzela, to jakimi statystykami rzuca? Wysłałem na tym... Czekaj, bo w opisie AI jest... No właśnie, co jest w opisie sztucznej inteligencji? Nasz król Atar coś może tu zrobić, czy...? Jest on nad miastem. Nad miastem, w swoim tym. It can perform any function on the ship with a 1 in the attribute and a 3 in the skill relevant to that function. Okej, czyli rzuca 4 kostkami plus dodaje bonus z broni. No dobra, ja mam rzucić za Telamon, czy wy chcecie? Dawaj, Rafał, rzucaj, bo mi brakuje kostek. Let him strut his stuff. Let me piu piu. No to chyba to będzie to ciężkie działo, no, przyspieszające, co? Heavy accelerator cannon. No tak, o tym mówię, bo z kolei działo termalne ma ten bonus tylko na długim dystansie, jeśli dobrze rozumiem zapis, a to już nie jest długi dystans. Dobra,
to plus 1, czyli co? 5 kostek. Damage 2, crit 1. 5 kostek, tak? Przeciwko to będzie jego pancerzowi potem. I bum. Jeden sukces. Jeden sukces. Czy chcesz przerzucić? Nie, czekaj, to nie ty. NPC nie mogą przerzucać. Ja musiałbym wydać punkt ciemności, żeby przerzucić. Dobra, o, tutaj są przykładowe statki. Przykładowy transportowiec klasy trzeciej. To będzie... To jest kanonierka. Statek... Serio? Nie mają transportowca klasy? Nie, tu jest. Dobra, mam. Okej, okay. I jest 5 kostek pancerza. I mam jeden sukces. Co oznacza, że... Telamon otwiera ogień. Widzicie pociski, które szyją po kadłubie transportowca. Widzicie rozbłyski iskier. Odłupują fragmenty poszycia, kawałki pancerza. Ale to są, że tak powiem, uszkodzenia kosmetyczne. Statek leci dalej i jak mówiłem, jest na kursie kolizyjnym z Telamonem. A wrota głównej ładowni otworzyły się na tyle, żeby na skanerach Zosimy pojawił się obraz Kirysa bojowego, który się tam ukrywa. I... Co się dzieje dalej? Dowódco? Pyta Arba, patrząc na Kadma. Aha! Kto to pilotuje? Arba jest za sterami. Kadm, ty masz pilotaż w ogóle? Nie. Nie. Ja jestem od rządzenia. Wiem, Klementyna jest domyślną pilotką. Dobra. Irysjan wsadza pisklaka za stery. What? Nie robi tego. Nie robi. Ma latać, tak? Kadm rozkazuje, żeby kierować ostrzał w takim razie na ładownię z Kirysem i na taktycznym naszym kanale pyta się... Komandor Klementyna, jak wam idzie? To... Daleko jesteście? On your left. Decyzja, którą należy podjąć, nie dotyczy tego, czy strzelać dalej, czy nie strzelać dalej, dotyczy tego, czy unikać, czy lecieć dalej w tego kosmicznego kurczaka. To jest bardzo złe pytanie, dlatego że... Kadm to przeżyje. Tak, na zasadzie Kadm to przeżyje. Irysjan też jest na mostku. Zawsze nie, może... Nie, tak, ale poczekaj. Powiedz mi coś innego. Bo mówiłeś, że jesteśmy tą samą klasą okrętów. Kto z nas jest bardziej maneuverable? Szybszy, zwinniejszy. Telamon na pewno. No, macie do czynienia, jak mówiłem, z latającą cegłą. W atmosferze żadna z tych dwóch jednostek nie radzi sobie świetnie, ale Telamon będzie sobie radził lepiej. Dobrze, to w takim razie Kadm instruuje Arbę, skoro ona jest jakby za sterami, że ma zwlekać do ostatniego momentu, kiedy można, a następnie wykonać szybki manewr jakby obskoczenia i znalezienia się z tyłu transportowca, żeby ostrzelać jego silniki. Czyli jakby bawimy się w tchórza, czeka do ostatniego momentu i potem wziął od tyłu i strzelać silniki. Szalonego Iwana. Zapomniałam, jak to się nazywa. It's called the Crazy Ivan. Tylko czy jeżeli wtedy zostanie zastrzelony, to nie spadnie na miasto już? Nie jesteśmy aż tak blisko. Znaczy... spadnie na przedmieścia. We have to win the chicken. Zastanawiam się po prostu, czy... Okej, muszę coś rzucić w takim wypadku.
Znaczy, no jeżeli we win the chicken, to jakby mój rozkaz pod tytułem to potem lecimy za nim, żeby mu strzelić w tyłek, wciąż pozostaje jakby zasadny. Natomiast mój scenariusz jest zakładając, że oni nie stworzą, żebyśmy jednak się nie zderzyli. Jest pewna informacja, której nie wiem, czy mogę wam udzielić. Rzuciłem za Zosimę, bo ona siedzi przy czujnikach, ale spektakularnie zły był to rzut. Czyli czy nic nie wyczuła. Czekaj, ale... Tak. Ale czujniki należą do Echo. Czy Echo mógłby nam powiedzieć? No nie, bo Zosima jest operatorką czujników. Zasady sztucznej inteligencji są takie, że sztuczna inteligencja może zastąpić osobę odpowiadającą za jeden z systemów, ale może zastępować tylko może kierować tylko jednym systemem naraz. Więc jeśli w tym momencie prowadzi ostrzał, jasne, to nie może zajmować się czujnikami. A czy Irisjan może jakoś pomóc? Bo on też się zajmował czujnikami kiedyś i ma plus 2 do data gene i plus 5 do witsów, czyli 7 kostek. Dobrze. Znaczy z dzieckiem na biodrze. Jest to wiodące pytanie, ale powiedzmy, że z przyzwyczajenia zajął swoje miejsce. Jakby Telamon jest zaprojektowany dla dużo większej załogi, w związku z czym tam są dwa stanowiska dla operatorów czujników. Gdzieś musiał usiąść. Więc z przyzwyczajenia może zajął to miejsce i pozwolę ci rzucić na witsy i datę. Starą dwóch. Okej. Okay. Czyli 5 kostek. Mhm. 1, 6, 4, 4 i 5, czyli jeden sukces. Okej, to było bardzo dramatyczne budowanie napięcia. Rzucałam jeden po jednym. Jeden po drugim. W takim stycznie. Razie nie, widzisz na... No, chyba, że chcesz przerzucić. Nie, już za dużo masz punktów ciemności. Tylko 4. W takim razie widzisz na ekranach dokładnie to, co Zosima, to znaczy no, z pokładu transportowca startują kolejne kapsuły ratunkowe i te małe jednostki. On wciąż leci w waszą stronę, główna ładownia otworzyła się i czeka tam Kirys bojowy, który rozgrzał swoje silniki i jest gotowy do dołączenia do walki, kiedy tylko znajdzie się w zasięgu. Czy Agatokles w swoim myśliwcu stanowi jakieś zagrożenie dla Kirysa? Tak. Tak, no ale jednocześnie tak jak mówiłem, że karabin, którym dysponuje wasz Kirys, mógłby zdjąć transportowiec, gdyby dać mu chwilę, no to tak samo uzbrojenie tamtego Kirysa może być zagrożeniem dla szpona Agatoklesa. Mhm. Szponu? Szpon? Jak się odmienia szpon? No, szponu Agatoklesa, prawda? Mhm. Tak. Dobra. W takim wypadku pozostaje kurczak na korwetę i kosmiczną ciężarówkę. Ktoś mi musi rzucić na te nerwy ze stali. Nie mam pojęcia, na co to będzie rzut. Bo nie ma takiej umiejętności jak nerwy Mystic Powers. może po prostu empatia? Empatia i survival. Ale chodzi o rzucenie za okręt, czy jednak za... No nie, jeśli mówimy o Czekaj, nie, to jest... Nerwy ze stali to jest command, poczekaj, Krzysiek. Poczekaj, nie. Ten... No. Okej, okay. Chodzi mi o to, że Kadm rozkazał Arbie, poczekaj do ostatniej chwili i wykonaj unik. Tak, i to więc jest teraz pytanie, od czego zależy, kiedy będzie ostatni unik? Czy to są nerwy ze stali Arby, bo ona siedzi za sterami? Czy to są nerwy ze stali Kadma, który w pewnym momencie powie unik, kiedy już stwierdzi, że już dłużej nie można zwlekać? Znaczy nie Kadma, bo Kadm nie ma doświadczenia pilota. On ufa w możliwości i wiedzę Arby. Dla mnie to jest bardziej rzut na komand w tym sensie, że jakby Arba musi zaufać, że Kadm wie, co robi i uwierzyć, że jego rozkaz ma sens i rację bytu. Czekaj, sugerujesz, że Arba sama sobie powinna rzucić na komand? Ale nie.
moje command versus jej, nie wiem. Insight, nie, to nie te dedeki. Może bym zasugerował, żeby Arba po prostu na pilotaż rzuciła, czy uda jej się w ostatniej chwili. No rzut na pilotaż będzie na unik potem, chodzi mi o to, w którym momencie dochodzi do próby uniku. Ponieważ nie chcę, żeby wszyscy... Od Arby? Empathy survival, wyczucie i instynkt przetrwania? Albo obserwacja? Spektakularne rzeczy się tu dzieją. mogę rzucić na witsy i survival Arby. Zasady są takie, że jeśli będzie miała sukces w tym rzucie, to faktycznie wyczeka do ostatniej, autentycznie ostatniej chwili, a jeśli przegra ten rzut, to jakby stchórzy wcześniej. Dobra. To są trzy kostki chyba. Ja mam to rzucić, czy ktoś z was chce? Dawaj, Rafał. Ja rzucę. Trzy kostki hempa, zielone. Dwa, cztery, trzy. Uff. Co oznacza, że nerwy zawodzą Arbę i ona dokonuje próby uniku. Więc teraz poproszę o rzut na pilotaż. Może kogoś innego. Aniu, ty chyba nic nie rzucałaś w tej grze jeszcze. Rzucałam przed chwilą. A, to prawda. Ale mogę rzucić. Okej, dobra. Ja. Jakie ma stacy? Tell me. 5 zręczności i 1 za pilotaż. 6 kostek. Ale dodam do tego kostkę, ponieważ stchórzyła wcześniej, więc jest to prostsze. 7 kostek. Najpierw rzucamy 3, a potem 4. Nią. Tak. Tak. To jest tak, 7 plus 1 kostek. Plus 1. Mhm. No, na pierwszym rzucie nie mam żadnych sukcesów, so this is gonna be funny. 2 sukcesy. Arba zaciska ręce na sterach i rozpoczyna unik. Oba statki mijają się blisko. Widzicie przez iluminator jakby wszelkie zadrapania i uszkodzenia na kadłubie tamtego. Nie na tyle blisko jednak, żebyście to jakoś poczuli. Nie dochodzi do kolizji. Może telamonem trochę trzęsą zawirowania, kiedy no, taka masa przelatuje tuż obok. Transportowiec mija was. I dalej kieruje się na miasto. Strzelamy w silniki! I poczekaj, zmierzam do tego, że transportowiec nie zmienił kursu ani o jeden stopień. Kadm mówi do siebie, ale nieświadomie mówi na tyle głośno, że go słychać. Ktoś tu jest na misji samobójczej. Czy po tym, jak statek nadleciał trochę nad miasto, jest już w zasięgu Kirysa mojego? Naszego? Znajdzie się za momencik. Najpierw pozwólmy jeszcze Telamonowi raz spróbować. Kontynuujemy ostrzał tą samą bronią, prawda? No nadal jest w bliskim zasięgu? Nie mam sugestii. Tak. Sugestia warianta. Albo Kamila. Nie wiem, kto mówi. Kamila chyba, bo wariant w tym momencie nie ma komunikacji, ale może niech Agatokles dokona desantu na ten statek i spróbuje przejąć kontrolę, bo istnieje duża szansa, że nie ma tam już nikogo, albo jest że jest tylko autopilot. Interesująca teoria. Agatoklesa. No to Agatokles jest pilotem, a nie komandosem. Albo strzelamy, albo desantujemy. Ja nie wiem, czy ten desant coś da. Ja bym strzelał dalej. Jeśli mówimy o samych statystykach, to Agatokles umie się strzelać, bo trzeba mieć umiejętność strzelania, żeby strzelać również z myśliwca. To jest wszystko jedna i ta sama statystyka. Ale co on zrobi, jak już przejmie ten statek, bo chyba samemu... Nie właduje się nim w miasto. A, okej, okay, w tym sensie. Znaczy, nawet nie jest kwestia tego, że transportowiec się właduje w miasto. Chodzi o to, że transportowiec będzie nad miastem i będzie mógł je a. ostrzeliwać, b. wypuścić Kirysa, więc chodzi o to, żeby nie doleciał nad miasto. Moim zdaniem lepszą na to metodą jest mimo wszystko strzelanie w silniki. I się tak zastanawiam,
Czekaj, krytyki działają tak, że po prostu kostkę damage'u zużywam na krytyk, tak? Tak. Znaczy, te kostki, które są powyżej pancerza, jakby... Poczekaj. Każde uzbrojenie ma swoją wartość, za którą zadaje obrażenia krytyczne. Więc tak. Jeśli jest na przykład krytyk 2, to oznacza, że trzeba dwa sukcesy z rzutu powyżej pierwszego przeznaczyć nie na obrażenia, a na rzut na tabeli uszkodzeń krytycznych. Okej, okay. Rozumiem. Nie, bo zastanawiałem się, czy używać autokanon czy heavy accelerator gun. Bo heavy accelerator ma kryt 1, za to bonus 1, a autokanon ma bonus 2, ale kryt 3. I myślę, że jeżeli będziemy chcieli strzelać w te silniki, to lepiej krytyka im jakiegoś walnąć, jeżeli uda, jakby, wiesz. No dobra, czyli po prostu najpierw jeszcze Telamon ma szansę zestrzelić, tak? Czyli pomysł Kamila zostaje zawetowany. No, myślę, że to by było raz niebezpieczne dla Agatoklesa i bardzo trudne w wykonaniu. I chyba lepiej... Znaczy, pytanie, czy to był tylko Kamil, czy to wariant faktycznie sugerował? Znaczy, nie wiem, czy ja wiem, co się dzieje. Mówiłem, jest kanał taktyczny, więc słyszysz, jakby wiesz, że doszło do mijanki z transportowcem na przykład. Znaczy, to w takim razie to wariant mówi, że sugeruje, że być może, jeśli to jest atak samobójczy, szczególnie, że ktoś już to powiedział, Kadm chyba, że jeśli to jest atak samobójczy, to znaczy, że tam nikogo nie ma i moglibyśmy po prostu przejąć kontrolę. Znaczy, my podejrzewamy, że to może być. To może być atak samobójczy, ale ja po prostu uważam, że ta dowodząca nimi jest po prostu bardzo odważna i ma nerwy ze stali. I po prostu uznała, że pokona w kosmicznym kurczaku okręt ambasadora. Znaczy, widzieliśmy, że... Wszystko... Macie na myśli wszyscy wadajskiego kurczaku jastrzełbia, tak? To jest tak, tak. Znaczy, widzieliśmy, że wszystko z tego transportowca już wyleciało. W związku z czym... Poza Kirysem. Widzieliśmy, że wszystko wyleciało? Widzieliście, znaczy... że bardzo dużo wyleciało. Znaczy, moim zdaniem to sugeruje, że mogą planować taki atak, bo... Atak w tym momencie transportowcem, lecenie dalej transportowcem już w tym momencie nie ma większego sensu. Ma sens, bo ma broń do ostrzeliwania karabiny, miasta i musi odstawić Kirysa. Ona chce zrzucić Kirysa w mieście i ostrzeliwać właśnie, bo mają lekką broń, którą mogą strzelać na ludzi z góry, a... No ale tak czy inaczej, jeśli zestrzelimy ten statek, to on spadnie gdzieś w mieście albo na obrzeżach. No, lepiej, żeby spadł na obrzeżach, niż żeby zaczął strzelać i zrzucił jeszcze Kirysa. A jeszcze lepiej przejąć nad nim kontrolę, żeby nie spadł nigdzie. Tak, ale czas, którego Agatokles potrzebuje na to, żeby dolecieć do tego transportowca, jakoś się do niego dostać, albo się z nim połączyć i przejąć kontrolę, to jest za dużo czasu, moim zdaniem. To paręnaście minut potrwa, a nie mamy tyle czasu. Sorry, znaczy... Kadm podejmuje executive decision jako kapitan w tym momencie będący na mostku, strzelamy w silniki. Okej, okay. Chcesz rzucić za Telamon? To było 5 kostek, jeśli dobrze pamiętam. Rafał, ty chcesz rzucić, bo wiem, że chcesz prawie frajdę. Lubię strzelać. Dawaj, strzelaj. Dobra. Czy za udany manewr jakiś bonus? Jest to kompletnie wbrew regułom, ale pewnie weź sobie jedną kostkę. No. O Jezus Maria. O Boże, nie. Myszu, zaczynamy od ciebie. Znaczy, nie rozgrywamy pełnej walki na zasadach walki statków kosmicznych, bo będziemy nagrywać jeszcze 3 dni, ale Kadm musi wykonać rzut na command i sukcesy może przeznaczyć, żeby podbić rzut pod wykonawców. Przecież na tym polega cała ta gra. 6 kostek. Dobrze. Rzucam czy i czy. Wow, that's shitty. Jeszcze jedno pytanie, już nie chcę drążyć tematu, ale czy w ogóle istnieje taka możliwość, żeby zeskanować inny statek, żeby zobaczyć, czy są tam jakby sygnały ludzi? Tak, zakładam, że Zosima i Iris polegli na tych właśnie odczytach. No, to jest możliwe. Chcesz powiedzieć zero sukcesów? Tak. Chcesz przerzucić? Rafał,
decyzja, bo to tobie będę dodawać kostki. Przerzuć. Przerzuć? Jokidoki. Ja chyba podejmowałem, znaczy deklarowałem, że będę je nazywał punktami losu, bo punkty ciemności brzmią tak antagonistycznie. No, ciemno, już się przyzwyczailiśmy. Ja je zapisuję jako PK, punkty Krzysztofa. Trzy sukcesy. Trzy sukcesy. Demoniczny śmiech w tle, więc to muszę być. Ponieważ to jest taka abstrakcyjna sytuacja, w której walczycie ze statkiem, który nie może stanowić dla was zagrożenia, więc możesz wszystkie te trzy sukcesy przekuć w bonusy do rzutu dla Telamonu. I w roli Telamonu gościnnie Rafał. Więc to jest atak przeprowadzony 8 kostkami. Die, you piece of shit. Raz, dwa, trzy, cztery sukcesy. Cztery sukcesy, najpierw pancerz. Dla odmiany ja mam pecha. Ani jednego. Ta broń, której używam, ma crit 1. Czyli mogę 3 krytyki. Zadajesz 1 uszkodzenie i 3 trafienia krytyczne, tak? Tak. Dobra, mam to. Kto chce rzucać na krytyki i czemu to będzie Rafał? Oczywiście, że Rafał. Do it. Na krytyki kasetka i K10, czy? Nie. A, 2 szóstki. Dwie szóstki, tylko to działa inaczej, bo znaczy tu jest tylko 12 rezultatów, a nie te 38, czy ile ich tam jest w tabeli krytycznej dla ludzi. Ale tak, rzucasz 2 K6 i po prostu z tym dodajesz. Mhm. No więc, pierwsze. Które kostki użyć? Ojej. Jakieś so czerwone dawaj. Mam białe, albo zielone, albo czarne. Czarne. Dobra, wezmę taką białą i fioletową, bo one są takie z obrazkami wypaślone. Dobra, nigdy ich nie używam. Czyli Q Workshop to jest... 2 6. Damn, son. Q Workshop i piramidka, która jest po drugiej stronie 1, więc tak, to są 2 6. To jest pierwszy krytyk. Uh-huh. Does it explode? No czekaj, mów dalej. Dobra, czyli mamy 12. Uh-huh. Potem mamy 9. Uh-huh. I 3. 12, 9 i 3. Dobra. Dramatycznie będzie, jeśli zaczniemy od najniższego. 3. Nie wiem, jak przetłumaczyć structural damage. W każdym razie rezultat jest taki, że kadłub jest przeszyty strzałami. Pancerz statku zostaje zredukowany o 2, czyli od teraz ma tylko 3 pancerza. A jego sygnatura rośnie o 2. O, chyba nigdy nie korzystaliśmy z tej mechaniki. Sygnatura pozwala zidentyfikować statki po rzutach na datę i skanery i tak dalej. Więc to była 3. 9, i to będzie bardzo malownicze, wyłączone silniki. Dokładnie to, w co celowaliście. Statek traci napęd, dalej leci przed siebie z tą samą prędkością, pilot nie może już manewrować. Oczywiście tylko, że to jest w kosmosie. To jest w kosmosie. Tutaj działa grawitacja Kavocz, w związku z czym statek zaczyna powoli opadać. A potem mamy 12. Wybuch reaktora. Yes! Czyli się rozwali się w powietrzu. Krytyczne trafienie w reaktor to najgorszy możliwy wynik. Reaktory w trzecim horyzoncie, a także w Astrofanku, generują potężne ilości energii, a krytyczne trafienie w reaktor wyzwala ją całą naraz. Efekt jest katastrofalny. Statek rozpada się. Wszyscy na pokładzie ryzykują poważne obrażenia. Zobacz, ramka. No i następuje dekompresja. Znowu, dekompresja nie następuje, bo jesteśmy w atmosferze. Ale poważne obrażenia, zobacz, ramka. Obrażenia załogi. Jeśli jakiś moduł, gdzie znajduje się załoga, zostaje zniszczony, a w tym wypadku za zniszczony traktujemy cały statek, wszystkie moduły, osoby, które tam są, mogą zostać ciężko ranne. Atakujący rzuca 6 kostek za każdą osobę, która znajduje się w module,
Traktujemy to jako normalny atak zasięgowy, bez umiejętności i bonusów za broń. Korzystamy z obrażeń broni i wartości krytyków tejże broni. Skala się nie zgadza, ale jakby osoba nie jest bezpośrednim celem, dlatego tutaj machamy ręką i chachmęcimy, podręcznik mówi to niemal dosłownie. Torpedy zadają większe, bo no, z jakiegoś powodu. W każdym razie, na pokładzie było 500 osób. Rafał, chcesz rzucać? Tak. Nie? Myślę, że to uprościmy. Jest 500 osób, bo część już zdesantowała na ziemię, nie oszukuj. Rzut na kryta i wszyscy będą mieli to samo obrażenie. Znaczy, kluczowe... Wszyscy z crash face. Tak. I Klementyna się wtedy śmieje. Kluczowe to, co się dzieje w tym momencie, to jest, co stanie się z Kirysem, który jeszcze nie wystartował. Dlatego rzuć te 6 kostek i to już będą obrażenia dla Kirysa, jeśli coś mu się stanie. Dwa. Co oznacza, że jesteś w stanie zadać co, jedno obrażenie i jeden krytyk? Mhm. Bo korzystamy ze statystyk tej samej broni. Tak. Dla Kirysa obrażeń ten krytyk dla Kirysa? No to... skorzystam z tabeli statków, bo to ma najwięcej sensu. 8. Nie, sorry, to jest 9. Czyli myślałem, wyłączone że... silniki. Dobra. Okej. Okay. Wiem, co się dzieje. Nie mógł się desantować, spada razem ze statków. Chcemy... jakiej estetyki się trzymamy? Typowa space opera, anime czy anime as fuck? Anime as anime fuck. As anime as fuck. Dobra. Bez wątpliwości. Co żeś myślał? Chciałem się tylko upewnić. Paint us a word picture. Dołączmy może do Adrien i Birbo, którzy znajdują się na przedmieściach i strzelają się z żołnierzami Parhelionu. W związku z czym mają świetny widok na to, co dzieje się na niebie. Telamon wyminął transportowiec, Arba weszła mu na ogon, a wasza sztuczna inteligencja otworzyła ogień, tym razem wyjątkowo celny i skuteczny. Wy z mostka też to dobrze widzicie. Klementynę, możesz opowiadać wariantowi, co się dzieje. Strzały przeszywają poszycie transportowca. Ciężkie płaty metalu odpadają w locie, gubi je. Kilka z nich rozbija się o telamon, nie czyniąc żadnej szkody waszej korwecie. Następne trafienie doprowadza do eksplozji w układzie napełdowym. Silniki transportowca gasną, a on sam zniża pułap. Z perspektywy obrońców, z perspektywy Adrien, wygląda to tak, jakby kierował się teraz wprost na nich. Trudno ocenić dystans, ale nagle żołnierze Parhelionu przestają strzelać i też się odwracają, bo oni również są przekonani, że statek za moment rozjedzie się po nich. W głównej ładowni Kirys szykuje się do desantu. Być może widzicie to na skanerach, być może ktoś obdarzony wyjątkowo bystrym wzrokiem spośród obrońców widzi to z przedmieść. Klementynę, ty to widzisz. Wasz Kirys jest już na pozycji, tak, do ostrzelania transportowca. Widzisz, jak tamten Kirys w jednej ręce trzyma karabin, drugą trzyma się obramowania włazu tej ładowni, gdy transportowcem trzeł się. I wreszcie Telamon strzela kolejną serią. Pocisk przelatuje przez rozdarty już wcześniej pancerz. Doprowadza do reakcji łańcuchowej. Transportowiec eksploduje od rufy. Kolejne eksplozje rozwalają kolejne fragmenty, idą w stronę dzioba. Wreszcie wybuch. Kula ognia, która rozrzuca metalowe odłamki i fragmenty. I wyrzucony siłą tej eksplozji Kirys, który leci do przodu. I napotyka kulkę od Adrien? Nie. Który leci do przodu. Klementyny. Tym bardziej nie. Leci do przodu, niesiony się eksplozji, chybotliwie.
odpala własne silniki manewrowe umieszczone w nogach i na plecach. Na tyle, żeby się ustabilizować, wykonuje salto i ląduje na przedmieściach, przykucając na jedno kolano i wbijając wolną rękę w ziemię. W drugiej ręce trzyma karabin długi na 12 metrów. Unosi głowę. Ma długą głowę, na końcu której jest... Wygląda jak róg. Wiecie, że jest to po prostu skupisko sensorów, czujników, sonar, radar i wszystko inne, ale to zasadniczo wygląda, jakby był to rycerz w zbroi w rogatym hełmie. Obraca głowę, żeby przyjrzeć się Kirysowi, który idzie w jego stronę, i zamiera bez ruchu. Kurz po jego lądowaniu opada, a walczący po obu stronach wciąż czekają, wciąż strzały przestały padać. Wszyscy czekają na to, co wydarzy się w tym momencie. Klem, strzelaj! Chciałbym go zastrzelić. Musisz mi rzucić na atak wciąż. Come on, do it, do it! Ranged. Tak, this is what I was made for. Musisz trafić w końcu. Tak, 5 agility. Jaką broń ma Kirys? Dam ci jedną kostkę bonusu. Okej. Okay. Za broń. 3 i to. Dobra, mam 9 kostek. No kontra pancerz Kirysa potem. A jaki critic range ma broń tego? 2. Nie, to jest, jakby, okay, że tak powiem, I get it, seryjna produkcja. Raz, dwa, dwa. Możesz przerzucić zawsze. A to nie po pancerzu? Aha, no tak, no ja chodzi o to, że Rafał nie może wykupić krytyka za ten wynik. Więc już myśli o przerzucie, ale faktycznie ja najpierw rzucę na pancerz. Get out of my head. Jeden sukces w rzucie na pancerz. Jeden sukces. Z czym zostajesz z jednym sukcesem swoim. A ile byś miał kostek przy przerzucie? 7. Fuck it, do it. Tak rzadko mam okazję. Do it, kiedy jak nie teraz. Do it. Dawaj, dawaj. Rule of cool. Musi, dobra. No już nie zastępuj Szymona. I to są jeszcze dodatkowe 3 sukcesy. Jeszcze Szymon się zacznie swoją pracę obawiać. Tak, to są dodatkowe jeszcze 3 sukcesy, więc mam w sumie 5 sukcesów. Czekaj, co? 4 minus pancerz. 4, bo ja miałem jeden w rzucie na pancerz. Tak, ale ja miałem wtedy 2 sukcesy, no, więc miałem jedną kostkę i teraz jeszcze 3, więc mam 4. No tak. No tak. A ja mówiłem 5? Tak. A, przepraszam. To są 2 kryty. To nie są 2 kryty. To powyżej jedna kostka musi być trafienie. Okay. Tak, tak, dobra. Dobra, czyli dwa obrażenia i jeden kryt. Zwykłe obrażenia, więc tamten Kirys ma już 3 zwykłe obrażenia. I teraz krytyk, więc... Czemu zamknąłem tamtą stronę? Czemu zamknąłem stronę z tabelką obrażeń krytycznych okrełtów? No dobrze, 2 K6, a ja znajdę tabelkę. Chyba, że to znowu będzie jeden z wyników, który już mieliśmy. To jest 10. O, tego wyniku nie mieliśmy. Jeśli na 9 stracił napęd, co może się wydarzyć na 10? No więc ja wam najpierw powiem, że kiedy tamten Kirys zamarł bez ruchu, uruchomiły się jego zewnętrzne głośniki, z których dobiegł głos pułkowniczki Sery Steelsong, zagrzewającej swoich żołnierzy do boju. Atakujcie, ja sobie tutaj odpocznę tylko chwilę. Żołnierze Parhelionu, nie damy się temu motłochowi! I zanim mogła powiedzieć więcej, padł strzał. Klementynę, czy jakoś specjalnie się... Nie, czekaj. Klementynę, siedzisz w kokpicie Kirysa, zaciskasz ręce na jego sterach. Konkretnie tam jedna z wajch ma spust, za który musisz teraz pociągnąć. Wpatrujesz się w skanery, radary, monitor celownika, czy po prostu jakby
wystarcza ci twój sokoli wzrok i patrzysz prosto. Oczywiście, że mój sokoli wzrok. Pozwalasz, by moc cię prowadziła. Patrzysz prosto w przeciwnika i na moment zamiast sylwetki wielkiej maszyny wojennej widzisz pierwszą osobę, którą zabiłaś po połączeniu się z Malfem. Kto to był? Był to strażnik generała Tcha, który nakrył mnie, gdy próbowałam wykraść dokumenty z biura. I on po prostu mnie zaszedł, a ja jeszcze nie do końca zgrana z Malfem, po prostu odwinęłam się i moja ręka stała się takim potężnym kamulcem, który rozgniótł go na ścianie. Siedząc w kokpicie Kirysa, zaczynasz pociągać za spust. Jak wtedy zareagował Malf na tę pierwszą śmierć? Jakby jego fragmenty próbowały wybadać tą krew i resztki przeciwnika, czy może z nich jakąś energię pobrać, ale nic się nie dało z tego zyskać i wrócił, jakby cofnął się i schował na plecy. Pociągnąłeś za spust. Kirys strzela. Ile misji, ile śmierci potrzeba było, żeby Malf przestał reagować? Kilka lat. Jakby zgranie się z nim zajęło trochę czasu. Teraz jest nieporuszony, gdy zabijasz. Twój pocisk trafia w kokpit wrogiego Kirysa. Obrażenie krytyczne 10, zniszczony mostek. Pojazd nie może już manewrować. Kapitan, pilot i operator czujników nie mogą już wykonywać swoich działań. Inżynier i strzelec zwykle nie pracują z mostka, więc mogą dalej działać. Wszyscy na mostku ryzykują obrażenia. Patrz, ramka. Patrzymy na ramkę. Rzuć 6 kostkami. Trzy. To jest jedno obrażenie i jeden krytyk, jeśli chcesz. Oczywiście, że chcę. Przechodzimy do tabelki obrażeń krytycznych dla ludzi. Rzucasz 2 kostkami sześciennymi. Dobra, najpierw nad 10. Mhm. 4. Okej. I 6. Było 4. Tak blisko do crushed face, nie masz pojęcia, o jedno się odsunęło. Poetyka. 46. Obrażenia wewnętrzne, przebite wnętrzności. Jeśli nikt nie udzieli pomocy, pani pułkownik wykrwawi się w ciągu, jeśli dobrze rozumiem, 3 godzin? A nie, czekaj, tu są... Tak, dobrze rozumiem. Fragmenty kokpitu, elementy metalowe spadają na ziemię, wydając z siebie dźwięk, niczym stalowa pieśń porażki pani Steelsong. And her song is stilled. Klementynę, siedzisz w kokpicie Kirysa? Nie. Stoisz na mostku Okrętu. Przez iluminator widzisz nadlatującą grupę bojową. 2 niszczyciele, kilka korwet, wiele jednostek wsparcia. Są na tyle daleko, że nie widzisz ich oznaczeń. Wiesz, że mogłabyś spojrzeć na czujniki, które wszystko by ci powiedziały, ale po co? To po prostu tylko jeszcze jedna z wielu bitew. Jesteś w kokpicie Kirysa. Wiesz, że przeciwniczka nie podniesie się po tym. Wroga maszyna już się nie poruszy. Czy ja też mam możliwość z głośników coś zakomunikować?
Nie odbiorę ci tej możliwości. Prawdopodobnie trochę skrzeczysz i są tam jakieś elektroniczne trzaski, ale tak. Żołnierze Parhelionu, zaprzestańcie atak albo skończycie tak jak wasza przywódczyni. To ostatnie ostrzeżenie. Rzuć mi na tę groźbę. Empatia i command, to ustaliliśmy? No pewnie tak. Z jakąś premią za to, że dosłownie zabiłem ich przywódcę? Tak, myślę, że dam za to 2 kostki. Wii! Dziękuję, Aniu, nie pomyślałem o tym. Nie ma za co. Dobra. To musi się udać. 1 sukces. Oh baby. No co, to ja teraz rzucam za tych 500 żołnierzy, tak? Za każdego osobno. Dobra, rzucę raz, a dobrze. Znaczy za wszystkich. I mam tu 1 sukces. Ale... jak wielokrotnie mówiliście tego dnia, to są najemnicy. I tak, są wśród nich tacy, których cechuje podobny duch walki, co pułkowniczkę Sarah Stilsong. Są wśród nich tacy, co po prostu, kiedy już nawiążą walkę, nie mogą przestać. Są wśród nich tacy, którzy słyszeli, a może nawet widzieli, los, który spotkał żołnierzy złapanych przez górników w mieście. I ci walczą dalej. Ale jest to mniejszość. Wielu rzuca broń i się poddaje. Niektórzy próbują się wymknąć, jeszcze inni próbują przemknąć się do garnizonu. Części się udaje. Ci, którzy postanowili walczyć... cóż... ostatecznie udaje się ich pokonać. Zwłaszcza jeśli Clementyna rozkazuje Agatoklesowi kolejny przelot, czy sama pomaga Skirysa. Więc na tym etapie być może ci z Parhelionu nie zdają sobie sprawy, w jak przegranej są sytuacji. Zanim to do nich dojdzie, padają ofiary również po waszej stronie. Pośród górników. Ale gdy słońce ostatecznie chowa się za horyzontem, zasadniczo jest po bitwie. Czy Adrien i Birbo wyszli bez szwanku? Czy udało im się ochronić Mentatę? Udało im się ochronić Kosa, a Birbo został lekko ranny. Adrien wyszła cało z tych walk. Myślę, że jest mnóstwo rzeczy, którymi trzeba się zająć po walce, tak? W pewnym momencie, kiedy tym uwięzionym w garnizonie wydawało się, że dzień zakończy się inaczej, doszło do próby zerwania sytuacji szumnie zwanej oblężeniem. W związku z czym na południowych przedmieściach też wybuchły walki, ale te były sporadyczne i zakończyły się, gdy tylko ci z garnizonu otrzymali komunikaty o tym, co wydarzyło się na północnych przedmieściach. Jednocześnie doszło do pewnego przełamania, to znaczy, gdy spotykacie się po walce, górnicy, zwłaszcza Melchar, są przekonani, że teraz byliby w stanie zdobyć garnizon szturmem. Na razie nie zapadły decyzje w tej sprawie. Jak mówiłem, jest dużo rzeczy, którymi trzeba się zająć. Górnicy oczywiście muszą zająć się swoimi zmarłymi i rannymi. Sprawdzają, ile zostało im sprzętu, próbują zorientować się. Nie, inaczej. Ponieważ planeta nie składa się tylko z tego miasta i kosmoportu, tak? Są różne ośrodki fabryczne, wiele miejscowości, mniejszych miast rozrzuconych po całej planecie.
z których większość jest w rękach górników, z którymi ci skawory mają kontakt. W związku z czym na podstawie tej siatki kontaktów udaje im się potwierdzić, że pozostałe transportowce Parhelionu wróciły do kosmoportu. I myślę, że po jakimś czasie stamtąd przybędzie komunikat. Po prostu ktoś chce negocjować, żeby znaleźć wyjście z tej sytuacji. Wy musicie jakby upewnić się najpierw, że waszej załodze nic się nie stało. Telamon po tej potyczce też musi zostać sprawdzony na wszelki wypadek. Mimo wszystko jakieś tam odłamki poharatały mu pancerz, kiedy transportowiec eksplodował. Więc tym wszystkim trzeba się zająć. Trzeba znaleźć matkę tego pisklaka, co w chaosie po walce nie jest łatwe, zwłaszcza, że chaos walki i ten chaos tuż po walce dość szybko zmienia się w chaos celebracji, świętowania odniesionego zwycięstwa. Mimo to dzięki pomocy górników udaje wam się doprowadzić do połączenia tej podzielonej rodziny. Matka jest ci bardzo wdzięczna, Irysjanie. Irysjan oddaje dziecko, będzie świetnym pilotem. Myślę, że gdzieś w środku nocy spotykacie się ponownie. Wasza czwórka ze zmęczonymi reprezentantami górników. Nie wiem, kto odzywa się pierwszy na takim spotkaniu. Czy Irysjan, wiesz, co chcesz im powiedzieć, czy czekasz na ich słowa? Chyba czekam na ich słowa, bo mam absolutny mętlik w głowie, próbując przeanalizować konsekwencje tego, co właśnie zrobiliśmy. Więc niech mówią pierwsi. Kadm jakby jak się spotykamy z powrotem, przygląda się wszystkim, próbując wyczuć, czy i jakie nastąpiły zmiany w ich podejściu do nas. Molchar uśmiecha się szeroko. Zresztą swoją jedną rękę zarzucił Birbo na szyję i tak idą razem. Birbo jest duży jak na Meranina, ale... A, fajnie. No, tak. Tak, i Molchar jakby na widok Klementynę uśmiecha się jeszcze szerzej, puszcza Birbo i wznosi toast, unosząc butelkę z piwem. Gratuluję świetnego strzału. Łapie jakieś wolne piwo i je zeruje. Drugi czakwa, Fletcher Gwor, ma zabandażowaną głowę, opatrunek na oku. Nie wiecie, jak się ciężką ranę odniósł. Wiedzie po was spojrzeniem drugiego oka. Zatrzymuje na moment na Birbo i na jego opatrunkach. Po czym mówi do was... Jesteśmy wam winni podziękowania. Ten dzień skończyłby się zdecydowanie inaczej, gdyby was tu nie było. A teraz wszyscy przelewaliśmy krew w Sakavoczt, wskazuje Birbo, i rozlaliśmy krew naszych przeciwników, wskazuje na Klementynę, ale gestem, który obejmuje was wszystkich. Wiem, że przylecieliście tutaj chcąc osiągnąć, wypracować kompromis między nami i... Gestem głowy wskazuje garnizon. Ale to teraz niemożliwe. A walcząc razem z nami, opowiedzieliście się za nami. I może nie było to waszym... Może nie było to waszym zamiarem, i tutaj Meraninka Bokebano Bilam wchodzi mu w słowo, ale jesteśmy wam bardzo wdzięczni wszystkim. I ja wiem, że jest mnóstwo do ustalenia i uzgodnienia, ale
Kiedy wydaje się tak dawno temu, ale kiedy usiedliśmy do tego stołu, żeby negocjować, z naszej strony padły słowa odnośnie paktu, które były... One miały ranić, tak? Kiedy wspomnieliśmy, że jesteście tak zdezorganizowani, że wasi obywatele czekają w statkach na orbicie, aż znajdziecie im miejsce, gdzie mogą zamieszkać i czekają tak od 2 lat. Te słowa zostały wypowiedziane w złej wierze i miały krzywdzić i ranić, ale... Ale one nie były fałszywe, więc tutaj wskazuje swoich towarzyszy. Kot wskakuje jej na kolana i ona zaczyna go głaskać, aż być cicho. Więc Bokeh Banobilam strąca tego kota ze stołu, bierze go sobie na kolana i mówi: te słowa miały ranić, ale nie były fałszywe. Rozmawialiśmy między sobą, wskazuje swoich towarzyszy, i ja wiem, że jest mnóstwo do ustalenia. Mnóstwo do ustalenia, ale rozkłada ręce po horyzont, tak żeby objąć wszystko, co znajduje się dookoła, i mówi: ale to jest nasza planeta i chętnie się nią podzielimy. Kadm chciałby w tym momencie wziąć ze stołu, nie wiem, kieliszek, whatever, co jest... I wydaje mi się, że ten gest jest dla wszystkich zrozumiały w tym sensie, że wiedzą, że Ksarianie nie spożywają jakby jedzenia trunków, więc to jest gest, który jest robiony wyłącznie dla jakby... estetyki, dla znaczenia, dla formy, dla metafory. Więc Kadm podnosi jakiś kieliszek i ze stołu i mówi: macie rację, jest jeszcze wiele szczegółów do ustalenia, ale myślę, że w tym momencie wszyscy chętnie wypijemy za wolne kawocz. Za wolne kawocz, mówią górnicy, jak jeden górnik. Za wolny kawocz. I w tym momencie Kadm bierze to wino, chlup. Przepraszam, zalewa z piciem. Nie, ja myślę, że Kadm patrzy przez moment na ten kieliszek, po czym podaje go Irysowi. A Irys tylko bierze małego łyczka. Jest pogrążony zupełnie w myślach z tego, co... Komandos. Tak naprawdę to powinno wyglądać tak, że Kadm podaje to wariantowi. Wariant podaje dalej Irysowi. Nie, czekaj, ustaliliśmy, że architory mogą technicznie rzecz biorąc przyjmować pokarm i alkohol. Lecę do słoika. No. Toast Kadma zostaje usłyszany przez sąsiadów zgromadzonych przy swoich ogniskach czy przy stołach, na których rozstawiono jedzenie i picie. I w nocy w całej Kaworze rozbrzmiewają okrzyki, albo toasty, za wolny kawoczt, albo po prostu wolny kawoczt, jesteśmy wolni. I tak przez całą noc. A co wydarzy się następnego dnia? Dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za grę. A wam, droga publiko, dziękuję za poświęcony nam czas i uwagę. Mamy nadzieję, że bawiliście się co najmniej w połowie tak dobrze jak my. Chętnie przywitamy wszelkie komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, czy to na grupie Sesja na Podsłuchu na Facebooku. Jak zwykle kierujemy przede wszystkim na grupę, bo tam jakby są dyskusje i w ogóle miłe towarzystwo. Możecie nas również wesprzeć nie tylko moralnie, ale i finansowo. mamy profil na patronite.pl/sesje, gdzie można nam rzucić nieco groszem, za co też będziemy bardzo wdzięczni. Mamy również sklep, który znajdziecie pod adresem podsłuchane.pl/sklep, gdzie można kupić koszulki, gadżety z logiem Sesji na Podsłuchu, jakimiś grafikami sesyjnymi i tego typu rzeczami.
I wtedy macie fajny gadżet i my mamy trochę grosza, ale jeśli przede wszystkim zależy wam na wsparciu nas, to jednak kierujemy bardziej na Patronite, więc tak jakby bardziej bezpośrednio do nas. No, i to wszystko. Przepraszam, Myszu, zwykle oddaję tyłówkę tobie, nie wiem czemu się tak rozpełziłem. Nie, no bardzo proszę. Ja tylko ewentualnie dodam, że od premiery tego odcinka chyba już powinien funkcjonować nasz Discord, na który też również zapraszamy. Linki do niego powinny być na różnych naszych socialach, na pewno jakoś go znajdziecie i tam też można z nami gadać, pisać o wszystkich produkcjach podsłuchane.pl, nie tylko o sesjach, więc gorąco zachęcamy. No to teraz jak to powiedziałaś i ludzie usłyszą to za miesiąc, to naprawdę musimy to zrobić. Tak jest. Dzięki. A jak nie, to Szymon raz... wytnij. Tak właśnie, jak nie, to Szymon wytnij. No. Nic nie było, nikt nic nie wie. I to tyle od nas, dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Kosmosie, łosie, łosie. Łosie w kosmosie. Łosie w kosmosie. Łosie w kosmosie. I kapibary, i mrówkojady. Dobra, nara. I like the trzy szóstki. Dla słuchaczy podcastu Kamil pokazał dwa palce. Ale to rzymska piątka. Więc 2 minus 5 to 3. Ale tak czy inaczej to jest zwycięstwo w tym rzucie. Victory. Tak, tak właśnie działa numerologia. Było to, co powiedziała tam Sero, że możemy sobie otworzyć, co chcemy. I była to puszka. Muszę znaleźć tabelę trafień krytycznych dla okrętów, bo jej akurat chyba nie ma w tym, co wam podlinkowałem. Critical damage to jest tylko chyba... Nie, to jest tylko dla ludzi, a statek raczej nie może mieć zmiażdżonej twarzy. No jak to dziób. Możemy to zinterpretować na różne sposoby. Zbite kolanko, wszystkie krany przestają działać. Nie, zaraz. Bo w kranach są kolanka. Tak, na tym polegał żart. Zaraz to tylko za... kolanko takie jak w zlewie, to tylko kolanko takie jak w zlewie. Baby, z tej broni krytyk kosztuje 2 sukcesy. A, dobrze, tak. A jeden muszę wydać, tak czy inaczej. Tak, tak, przepraszam, nie słuchałam, bo to jest domena Rafała, so. Dobrze. Mysza no więc... słyszała. Tak. Ja widzę taką ogromną kapibarę, nic nie poradzę. Tylko taką na 2 nogach. Ale to mrówkojady miały być. Ja wiem, ale jak mówimy, że Birbo jest duży, to ja po prostu widzę go takiego... I ma duże bary, więc... Wow. Mrówkojady nawet nie są gryzoniami. Pomieszanie z poplątaniem.
Koty i psy w jednej buzie. Dobra. Kot wskakuje jej na kolana i ona zaczyna go głaskać. Masz być cicho. Cicho mówiłem. Po czym kontynuuje. Kotek! Cześć! Witamy z bloopersów. Cześć, Tyrion. Dla słuchaczy, Tyrion teraz namiętnie wącha mikrofon Krzysztofa i się łasi. Jeśli ktoś ma wątpliwości, koty na kawocz są fioletowe i mają dwa ogony. Myślałem, że to taka istota ciemności, taki nabech się pojawił. Więc...